Cztery najlepsze zespoły Centernet Mobile Speedway Ekstraligi rozpoczynają dziś bój o wielki finał. Jako pierwsze do walki przystąpią drużyny, które w sezonach 2007 i 2008 potykały się w decydującym boju o Mistrzostwo Polski. Unibax Toruń kontra Unia Leszno. Starcie pierwsze. Z toruńskiej Moto Areny witają Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Cegielski, dobry wieczór. I Rafał Darzynkiewicz. W Toruniu dziś nie pada, nie ma tak złej pogody jak w Tarnowie, choć troszeczkę deszczu dziś na kilka godzin przed tym spotkaniem na tor toruński spadło i także na gród Kopernika. Teraz nie pada, mamy nadzieję, że będziemy mogli oglądać całe zawody w znakomitych warunkach, znakomite ściganie, bo niektórzy, a podobno mają na to sporo argumentów, twierdzą, że dzisiejsze spotkanie to przedwczesny finał. Krzysztof, zgodzisz się z taką opinią, że mecz Unibax Toruń, Unia Leszno to przedwczesny finał sezonu 2010 w Centernet Mobile Speedway Ekstralidze? Nie wiem, na pewno jest to spotkanie drużyn doskonałych, posiadających w swoich szeregach fantastycznych zawodników. Zespół Unii Leszno cały sezon spisuje się wyśmienicie. W tej chwili można doszukiwać się lekkiej zadyszki u niektórych zawodników, ale jest to wciąż bardzo dobry zespół. A torunianie wydaje się, że od pewnego czasu powoli spełniają oczekiwania swoich kibiców, więc na pewno jest to spotkanie no właśnie, bardzo dobre. Torunianie na tej krzywej wznoszącej, leszczynianie niektórzy twierdzą i tak to w ostatnim czasie wygląda, na takiej troszeczkę opadającej. Czy spotkają się na tym równym poziomie, czy jednak Unia Leszno ma tę przewagę no rzeczywiście znakomicie w tym sezonie dysponowanej całej szóstki, no powiedzmy piątki zawodników, bo tam nie ma dziur, jeśli chodzi o ten podstawowy skład. Leszczynianie postawili sobie tę poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. Praktycznie przez cały sezon utrzymywali ten poziom, więc ta lekka zadyszka jest widoczna, ale na tle innych zespołów, indywidualnie porównując do innych zawodników, jest to wciąż zespół uznawany, myślę, że w większości jako faworyt do zwycięstwa nie tylko w tym dwumeczu, ale i całej ligi. No dodajmy, że Torunianie to zespół, który rundę zasadniczą zakończył na trzecim miejscu, natomiast Leszczynianie to triumfator rundy zasadniczej, zespół, który do play-offów przystępował z pierwszej pozycji. I jako się rzekło, rywalizacja pomiędzy tymi dwoma drużynami to wspaniała karta w historii polskiego żużla. O tym za chwilę. Na dziś zaplanowano tylko jedno spotkanie. No, zaplanowano dwa spotkania, ale odbędzie się tylko jedno. To, które Państwo oglądacie, a więc Unibax Toruń, Unia Leszno. Drugi z półfinałów, druga rywalizacja półfinałowa rozpocznie się w najbliższą środę. W Zielonej Górze Falubas rywalizować będzie z Betardem WTS-em Wrocław. Natomiast pierwsze spotkanie drużyn walczących o pozostanie w Centernet Mobile Speedway Ekstralidze pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a bydgoską Polonią zaplanowane dziś na godzinę 17:30 z powodu złego stanu toru został odwołany. Historia, no historia naprawdę złotymi zgłoskami zapisana w polskim Speedwayu. To 85. spotkanie tych dwóch drużyn w historii. Lepsi w tym historycznym podsumowaniu są Leszczynianie, 46 zwycięstw. Trzykrotnie mecze kończyły się rezultatami rozstrzygniętymi. Jak było na torze, na torach w Toruniu? No w Toruniu tutaj lepsi są Torunianie, 27 zwycięstw, 13 porażek na własnych stadionach, na własnych obiektach. W sezonie zasadniczym Unia Leszno wygrała na własnym torze 63-27, natomiast w rewanżu Torunianie podbudowani wygrali z drużyną leszczyńską 51-39, różnicą 12 punktów. Ten punkt bonusowy oczywiście powędrował do Leszna. Dziękuję bardzo. Minuta ciszy na toruńskiej Moto Arenie. Za chwilę prezentacja zawodników, którzy już pojawili się na torze. Z numerem pierwszym w drużynie leszczyńskiej Jarosław Hampel, wicelider cyklu Grand Prix, 28-letni
zawodnik, który tutaj w Grand Prix Polski na toruńskiej motoarenie zajął drugie miejsce z numerem drugim w Unii Leszno Troy Bachelor, 23-letni Australijczyk, z numerem trzecim Janusz Kołodziej. Jeśli dobrze dostrzegam, zmieniona fryzura. Brak fryzury. Brak fryzury, czyli powrót do początku sezonu. Z czwórką Damian Baliński. No i gwizdów tutaj sporo będzie. Sporo kontrowersyjnych sytuacji z udziałem tego zawodnika w Toruniu. I tak na starym torze, jak i na tym nowym. Z numerem piątym w drużynie leszczyńskiej Australijczyk Lee Adams, z numerem szóstym nasz towarzysz z wczoraj z Tarnowa i w podróży także z Tarnowa dziś do Torunia, uczestnik finału indywidualnych Mistrzostw Europy Jurica Pawlicz, podobnie jak i Sławomir Musiela, który także dziś miał do przebycia sporo kilometrów, najpierw udając się na tarnowski obieg, gdzie o godzinie 9 podjęto decyzję, że zawody finału indywidualnych Mistrzostw Europy zostanie rozegrany dopiero 25 września na torze oczywiście w Tarnowie o godzinie 15. Unibax Toruń, drużyna, która w rundzie zasadniczej odniosła 8 zwycięstw, sześciokrotnie przegrywała, zdobyła 3 bonusy. Dziewiątka Chris Holder, z dziesiątką cała historia toruńskiego speedwaya Wiesław Jaguś, z numerem 11 Australijczyk Ryan Sullivan, 8 sezon w Toruniu, także na długo, długo już się związał z Grodem Kopernika, z numerem 12 Hans Andersen, zawodnik, który nie może powiedzieć, że ten sezon jest dla niego udany, dość powiedzieć, że przed tygodniem w Goričan w Grand Prix Chorwacji zajął ostatnie miejsce. Numer 13 w drużynie toruńskiej Adrian Miedziński, z numerem 14 bohater sprzed dwóch tygodni, no niespełna dwóch tygodni, znakomitym występ w ćwierćfinale z Betardem WTS-em Wrocław Emil Pulczyński, z numerem 15 wciąż aktualny mistrz świata juniorów Australijczyk Darcy Ward. Nie ma dziś w składzie drużyny toruńskiej prowadzonej przez Jana Zombika i menedżera Jacka Gajewskiego Michaela Jepsena Jensena. On startował w finale drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów. O nich za chwilę. Arbitrem dzisiejszego spotkania jest sędzia z Częstochowy, 39-letni sędzia z wykształcenia magister biotechnologii. Wykonywana praca pełnomocnik prezesa do spraw jakości środowiska w zakładach chemicznych Rudniki spółka akcyjna. Losowanie w obecności kierownika drużyny leszczyńskiej Sławomira Kryjoma. To ten pan z prawej strony, z lewej strony szkoleniowiec drużyny toruńskiej. Jest zestaw drugi i według drugiego zestawu pól startowych pojadą dziś zawodnicy w tym pierwszym spotkaniu półfinału Centernet Mobile Speedway Ekstraligi pomiędzy drużynami Unibaxu Toruń i Unii Leszno. Unia Leszno, mistrz Polski z 2007 roku, w finale pokonali Torunian. W 2008 roku triumfował zespół z Torunia, także przeciwko drużynie leszczyńskiej. 2009 rok to finał drużyny toruńskiej, przegrana z Falubazem Zielona Góra. Natomiast Unia Leszno poprzedni sezon zakończyła na miejscu piąty. Przenosimy się do parkingu, tam nasi reporterzy Łukasz Bęc, Filip Czyszanowski. Na początek rozmowa ze szkoleniowcem leszczyńskich byków Romanem Jankowskim. Panie trenerze, 3-4 godziny przed tym meczem tutaj padał lekki deszcz. Ten tor, 3-4 godziny przed tym meczem tutaj padał lekki deszcz. Ten tor zrobił się przyczepniejszy. Wydaje się, że to może być lekki plus dla was. Tak, tor jest dobrze przygotowany. Myślę, że ten opad deszczu pomógł temu torowi, że będzie ten tor do walki bardziej. Trenerze, co pan odpowie tym, którzy mówią, że Unia Leszno dostała zadyszki, nie jest tak mocna jak na początku sezonu? Prawda to, czy nieprawda? Unia Leszno jest nadal silnym zespołem, bardzo zmobilizowanym do walki dzisiaj. No przyjechaliśmy tutaj, żeby walczyć o awans do finału. Tego życzę. Dziękuję. Roman Jankowski. Roman Jankowski, jak i kibice leszczyńskiej Unii i włodarze tego klubu nie chcą słyszeć o lekkiej zadyszce drużyny leszczyńskiej. Janusz Kołodziej, druga średnia biegowa w Centernet Mobile Speedway Ekstralidze po rundzie zasadniczej i dwóch meczach pierwszej rundy playoff. Lepszy jest tylko Tomasz Golob, wychowanek Unii Tarnów.
czwarty zawodnik Grand Prix Europy w Lesznie. Wydaje się, że ma już prawie pewną dziką kartę na kończące sezon w Grand Prix Final w Bydgoszczy 9 października. Czwarty zawodnik Grand Prix Challenge. Ciągle jeszcze otwartą sprawą jest to, czy Janusz Kołodziej pojedzie w przyszłorocznym cyklu Grand Prix, czy też nie. Czas na gospodarzy, menedżer Unimaxu Toruń, Jacek Gajewski. Jacek Gajewski razem z nami. Ten mecz, wiecie o co jedziecie, to są najważniejsze chwile tego sezonu po morderczym ćwierćfinale. Oczywiście takich meczy ważnych to kilka już było w tym sezonie, no ten jest, to są dwa mecze o finał i na pewno będziemy starali się pojechać jak najlepiej w tym pierwszym meczu, żebyśmy mieli dobry wynik i z dużymi jakimiś nadziejami jechali za tydzień do Leszna na rewanż, żeby ten mecz nie dzisiejszy otworzył nam drogę do finału. Przełom sierpnia i września, zawodnicy wtedy czują, jak pracowity jest ten sezon, jest dużo jazdy i właśnie w tym okresie chociażby do Unii Leszno zbliżyła się taka mała zadyszka. Dużo i głośno się o tym mówi, ale ja bym tego tak do końca na poważnie nie traktował. Wiadomo, ten sezon dla każdego jest ciężki, bo przede wszystkim też dużo problemów jest z pogodą. Często mecze są przekładane i to też powoduje jakiś taki dyskomfort u wielu zawodników, ale to są najważniejsze momenty i każdy jedzie na maksa w takich meczach i każdy stara się osiągnąć ten cel, jakim jest tytuł mistrza Polski. Dziękuję bardzo, tyle menedżer Jacek Gajewski. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak widniało na transparencie kibiców Unii Leszno. Zaczynamy ten półfinał. Kibiców z Leszna przyjechało bardzo dużo, dopingują swój zespół, lider drużyny Unimaxu Toruń, 11 średnia w Centernet Mobile Speedway Ekstralidze. To mówi o przepaści, jeśli chodzi o liderów obu drużyn, druga Janusza Kołodzieja, 11 Ryana Sullivana, brązowy medalista Mistrzostw Świata 2002, 4 zwycięstwa w turniejach Grand Prix, drużynowy mistrz Polski z 2003 roku z drużyną z Częstochowy, no i w zespole toruńskim w 2008 roku. Marzy o tym Ryan Sullivan, jak i kibice toruńscy, którzy dziś chyba, nie licząc Grand Prix Polski, w rekordowej liczbie zasiedli na trybunach Moto Areny, choć sporo, szczególnie na drugim łuku, jest wolnych miejsc, wydawać by się mogło. Taki szlagier, walka o finał, że tutaj dziś Moto Arena będzie pękać szwach. Tak nie jest. Różne zapewne przyczyny tego. Przypomnijmy, że ze względu na odwołanie wczoraj finału indywidualnych Mistrzostw Europy to spotkanie zostało przesunięte o 2 godziny i pewnie nie wszystkim do końca ta późna godzina rozegrania tego spotkania tutaj w Toruniu na Moto Arenie mogła pasować. Po wypowiedziach trenerów, Krzysztof, coś dodasz? Rzeczywiście ta zadyszka to taki fakt medialny, gdzieś doszukiwanie się, ewentualnie budowanie szans dla innych w playoffie? Myślę, że nie, to nie jest fakt medialny, to są fakty. Jarek Hampel sam nie ukrywa tego, że znajduje się w troszkę gorszej dyspozycji jak jeszcze jakiś czas temu, chociażby jego wyniki w Grand Prix na to wskazują. Janusz Kołodziej też miał lekko słabsze występy momentami, Troy Bachelor również, więc na pewno to jest faktem, ale mówię, Leszczynianie zaczęli z bardzo wysokiego C i każdy słabszy występ to jest od razu bardzo widoczny, ale to nie przeszkodzi, to nie musi przeszkodzić im w tym, żeby nagle się obudzić, nagle pokazać to, co pokazywali przez większość sezonu i po prostu wygrywać z każdym, więc jest to wciąż bardzo, bardzo mocny przeciwnik. Przed nami pierwszy wyścig. Widzieli Państwo już, kto w nim od krawężnika. Jurica Pawlic, Unia Leszno. Emil Pulczyński, kask czerwony, Unibax Toruń. Kask biały, Sławomir Musielak, Unia Leszno. I kask niebieski, Darcy Ward, Unibax Toruń. Inauguracja rywalizacji o finał Centernet Mobile Speedway Ekstraligi. Świetny start Jurice Pawlic, ale po zewnętrznej kapitalnie tam przedziera się Darcy Ward. Ward w walce z Musielakiem. Darcy Ward jest pierwszy, zanim Musielak. Walczy teraz o przegranym starcie o trzecią pozycję z Juricą Pawlicem. Emil Kulczyński, Darcy Ward na czele stawki. Za nim dwójka zawodników z bykiem na plastronie, a więc Sławomir Musielak i Jurica Pawlic. Emil Pulczyński przegrał wyraźnie start z dwójką Leszczynian, wzięty w takie kleszcze. Później próbował po zewnętrznej, teraz cały czas ślad za Chorwatem Juricą Pawlicem. Czyha na jakiś błąd, na ewentualne odejście od krawężnika Chorwata. No właśnie, i teraz uczynił to
Jurica Pawlica, tylko na to czekał Emil Bulczyński, wyjechał za szeroko, teraz kontratak Jurycy Pawlica, walka zacięta o jeden punkt, bo na dwóch pierwszych pozycjach wszystko bez zmian, Jurica Pawlic, Emil Bulczyński, Bulczyński czy Poli... Czy jednak Pawlic, jednak Bulczyński. I tym samym po zwycięstwie w wyścigu pierwszym Darcy'ego Warda jednym punkcie po walce, jakże cennym, tu każdy punkt jest na wagę wielkiego finału od pierwszego inauguracyjnego wyścigu. Jeden punkt Pulczyńskiego, dwa punkty Musielaka, bez punktu Jurica Pawlic i 4-2 wygrywają gospodarze. Mają minimalną, ale jakże ważną na początek zaliczkę. Że większość uwagi tutaj była skierowana na Emilu Pulczyńskim po ostatnim doskonałym występie na toruńskim torze. Nie wyszedł mu ten start najlepiej. Te pierwsze metry zbyt wysoko uniesione przednie koło, ale zastąpił go doskonale Darcy Ward, który z czwartego pola, nie najbardziej wygodnego w pierwszej fazie zawodów, na pewno wystartował doskonale, mało włamanym motocyklem po pierwszym łuku przejechał, więc ta pierwsza pozycja była już od początku niezagrożona w przypadku Australijczyka, ale Emil Pulczyński dał znać o sobie, pokazał się również, mimo tego, że nie wygrał tego wyścigu, z bardzo dobrej strony. Widać było to doświadczenie już na tym torze, choć akurat ten wyjazd, który widzimy tutaj z łuku, był niedobry, nieodpowiedni, stąd Jurica Pawlic wykorzystał to, ale kontra była natychmiastowa i to właśnie charakteryzuje tych zawodników toruńskich, którzy tutaj walczą na toruńskim torze, te bardzo wąskie wyjścia z łuku przy atakach na swoich przeciwników. Nie wiem, Krzysztof, czy zauważyłeś, ale w pewnym momencie pękł chyba zamek w kombinezonie Jurycy Pawlica i on jechał z rozpiętym kombinezonem. To na pewno hamowało Chorwata w barwach Leszczyńskiej Unii i na pewno taka sytuacja nie jest sytuacją komfortową, choć nie tłumaczy też błędów, które popełnił Jurica Pawlic. Można go w jakiś sposób tłumaczyć, może nie w tym sensie, że go to aż tak bardzo hamowało, co na pewno rozkojarzało, bo zawodnicy już nie startują w takich plastronach, które zakładają na kombinezony, tylko plastrony mają wszyte w kombinezony i w momencie, kiedy nagle taka dziura jest w kombinezonie, na pewno przy tej pogodzie jest przede wszystkim bardzo zimno nagle w ciało, musiało go to dekoncentrować, na pewno nie pomagało w jeździe, ale czy to miało wpływ na tę porażkę, to już sam Jurica mógłby to tylko stwierdzić. Sławomir Kryjom i Roman Jankowski, Ryan Sullivan pod taśmą już w kasku czerwonym. Chris Holder, Unibak Storuń, jego partner z zespołu Wiesław Jaguś w kasku niebieskim. Para gości z numerem pierwszym dziś w składzie w kasku żółtym. Jarosław Kampel i partnerujący mu Troy Butler. Przy dwupunktowym prowadzeniu wywalczonym przez juniorów Unibak Storuń prowadzi 4-2 już nieruchomo. Za chwilę Artur Kuśmierz, arbiter dzisiejszego spotkania, zwolni taśmę. Holder, Hampel, Jaguś, Bacelor. Holder najlepiej ze startu. Hampel ciasno tuż przy krawężniku było. Wykorzystuje to wszystko. Troy Bacelor wygrywa tę trzecią pozycję w tej chwili z Wiesławem Jagusiem. A Holder był lepszy, minimalnie lepszy na starcie od Jarosława Hampela i Holder prowadzi. Blisko był Jarosław Hampel, ale teraz Australijczyk jeżdżący już trzeci sezon w barwach toruńskich aniołów. Powiększa przewagę, Kampel za nim, trzeci Troy Bacelor, no i będzie musiał teraz 23-letni Australijczyk mocno się na gimnastykować i pomyśleć, jakich tu błędów trzeba uniknąć na toruńskim owalu, by nie dać się wyprzedzić Jagusiowi. Jaguś już przypuszcza teraz, być może ten decydujący atak. Jaguś, wyjście szerzej, dojście do krawężnika, ale tam pilnował tej wewnętrznej Troy Bacelor i wychodzi na to, że drugi wyścig zakończy się remisem, choć Jaguś do końca będzie naciskał Troya Bacelora. To jednak nie przynosi takiego efektu, jak ta walka do końca Emila Polczyńskiego w poprzednim wyścigu. Triumfuje w tym wyścigu Chris Holder, dla niego 3 punkty. Drugi na mecie melduje się Jarosław Kampel, 1 punkt Troya Bacelora, bez punktu Wiesław Jaguś, 3-3. I to dwupunktowe, skromniutkie prowadzenie Unibaksu nadal po stronie zespołu gospodarz. Równo ze startu wyszli Chris Holder i Jarek Hampel. Tam między nimi głównie trwała walka o tą pierwszą pozycję. Tak mi się wydawało właśnie. Chciałem poczekać na tą powtórkę, bo wydaje się, że taśma startowa od zewnętrznej części toru, od bandy
startuje później niż od wewnętrznej, więc jest to niewątpliwie duże utrudnienie dla tych zawodników, którzy stoją na polach startowych numer 3 i 4 i patrzą na zamek maszyny startowej. No ale to jak dobrze musiał wystartować w inauguracyjnym wyścigu Darcy Ward, jeśli ten wyścig wygrał? Nie wiem, czy wtedy też ta taśma nie szła równo. Nie zauważyłem tego, jeśli faktycznie tak było. Na pewno w tym wyścigu minimalnie, ale jednak po zewnętrznej części toru, o, widzimy, że najpierw od wewnętrznej części toru zamek taśmy startowej idzie szybciej niż od zewnętrznej. No, są to ułamki sekund, ale niewątpliwie ma to olbrzymi wpływ, jeśli przy tak precyzyjnym starcie zawodnicy po zewnętrznej części toru po prostu widzą tę reakcję później. Naprawa i poprawki przy tej maszynie startowej. Tam są dwie szyny, jeśli chodzi o Toruń, więc można spróbować na jednej, a także można spróbować na drugiej. Za chwilę taśma pójdzie w górę, zwolniona próbnie przez Artura Kuśmierza. No tu widzimy na powtórkach wyraźnie, że od wewnętrznej części toru już startuje. No i widać po reakcji zawodników na dwóch pierwszych polach startowych szybciej po prostu. I Chris Holder i Jarek Hampel jednocześnie puszczają dźwignię sprzęgła, Wiesiek Jagus i Baczor również jednocześnie, ale zdecydowanie później. No teraz ciekawa sytuacja, no bo trwa naprawa tej maszyny startowej, tak by poszła idealnie w górę, równo na każdym z pól. Tak zastanawiam się, czy na przykład arbiter nie powinien podjąć decyzji, by jeszcze raz rozegrać wyścig numer 2. Na pewno byłoby to najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Nie wiem, czy sędzia ma taką możliwość, czy nie. Pewnie tak. Jeszcze chyba nie przypominam sobie bynajmniej, aby po takich sytuacjach którykolwiek z sędziów powtórzył wyścig. To widzimy już zawodników przygotowanych do wyścigu numer 3. Tak. Bo jest w kasku białym Damian Baliński, jest w kasku czerwonym Ryan Sullivan. Jeszcze ostatniej podpowiedzi od Chrisa Holdera. Ta maszyna startowa jeszcze ciągle, zdaniem sędziego, nie jest sprawna, choć teraz tak zapala jest. Się zielone światło, tor wolny, zawodnicy mogą wyjechać już na toruński owal, by za chwilę rozpocząć rywalizację w trzecim wyścigu dnia. Wracając do wyścigu numer 2, myślę, że warto zwrócić uwagę na jazdę tych, którzy jechali na trzeciej, czwartej pozycji, zwłaszcza Bachelora, który był atakowany w sposób poprawny przez Wieśka Jagusia, ale widać, że leszczynianie po jeździe Bachelora są przygotowani na tę geometrię. Bardzo pilnował się, aby wychodząc z łuku wychodził bardzo wąsko, wiedząc, że torunianie będą tam atakować, więc może wspólne oglądanie meczów ligowych z toru, z Torunia przynoszą efekt. Było to takie mini zgrupowanie, jeśli chodzi o drużynę leszczyńską. Pewnie nasi reporterzy o to zapytają. Było także wspólne oglądanie spotkania tego jednego rozegranego tutaj przez Leszczynian w tym sezonie na toruńskiej motoarenie, także kilku innych spotkań, także ostatniego spotkania wygranego przez Unibax z Betardem WTS-em Wrocław. No, jak Krzysztof tutaj zauważyłeś, Byki odrobiły tę lekcję, przynajmniej odrobił tę lekcję na pewno Troy Bachelor, co widać było w wyścigu drugim. W trzecim na starcie Janusz Kołodziej w kasku żółtym będzie miał wszystkich rywali po swojej prawej ręce. Ryan Sullivan w kasku czerwonym, Unibax Toruń w kasku białym, wspomniany przeze mnie już Damian Baliński, i w kasku niebieskim Hans Andersen. Powrócił po rocznym mariażu z Gdańskiem do Torunia. Miał tutaj odkupić swoje winy, kiedy odszedł jednak do Gdańska, ale przynajmniej na razie nie jest takim Hansem Andersenem, jakiego chcieliby tutaj w Toruniu oglądać. Najlepszy start Janusza Kołodzieja. Po zewnętrznej rozpędzają się torunianie kapitalnie. Ryan Sullivan wystrzelił jak sargmaty, a przy krawężniku nabiera tempa i szybkości Hans Andersen, wzięty w kleszcze Janusz Kołodziej, ale teraz Kołodziej odparł atak Andersena, wykorzystał moment zawahania się Duńczyka. Damian Baliński wszedł na trzecią pozycję, na czele Ryan Sullivan, za nim Kołodziej, Baliński trzeci, ale ostro naciskany przez Hansa Andersena. Andersen pod łokieć Balińskiego wypchnął
Leszczynianina i już jest trzeci, a więc wydaje się, że ten wyścig zakończy się drugim zwycięstwem zawodników Jana Ząbika i Jacka Gajewskiego, bo w przodzie mknie niezwykle szybki, mimo przegranego startu z Januszem Kołodziejem, Ryan Sullivan. On wygrywa w imponującym stylu, inkasuje 3 punkty. Kołodziej wygrał start, ale na mecie melduje się jako drugi, a na dystansie Hans Andersen poradził sobie z Damianem Balińskim. No i tutaj zauważyłbym taką rzecz, że jeśli chodzi o Moto Arenę, to Damian Baliński przynajmniej na razie w tym ubiegłorocznym meczu, w finale IMPU, pierwszym tegorocznym meczu rundy zasadniczej i dziś w tym pierwszym starcie nie potrafi poradzić sobie z geometrią toruńskiego owalu. No to prawda, Damian chyba nie czuje tego toru aż tak dobrze. No mam wrażenie, patrząc na te powtórki, że ta taśma znowu nie idzie równo. Ewidentnie nie idzie równo, może nie była też tak wielka różnica, ale wciąż nie idzie idealnie równo po obu stronach. Tu widzimy walkę Janusza Kołodzieja z Ryanem Sullivanem. Faktycznie Janusz wygrał ten start zdecydowanie, pojechał po wewnętrznej części toru, który moim zdaniem jest w tej chwili zdecydowanie bardziej twardą nawierzchnią i widać było, jak szybko odrobił stratę Ryan Sullivan, jadąc mało wyłamanym motocyklem po zewnętrznej części toru. Tej nawierzchni już tam na środku toru jest dosyć dużo, a jest ona wilgotna, więc widać było od razu różnicę w szybkości, zwłaszcza kiedy Ryan Sullivan jedzie po tym torze, zawodnik, który jest bardzo dobrze dopasowany do toru w Toruniu i tę szybkość było widać i ciężko było już Januszowi Kołodziejowi podjąć walkę z Australijczykiem. Ciągle trwają prace przy maszynie startowej, tak by taśma szła równo w górę. W biegu czwartym będziemy mieli dwie zmiany. W miejsce Emila Pulczyńskiego pojedzie Darcy Ward, a w miejsce Wuni Leszno, w miejsce Julicy Pawlica Sławomir Musielak, a więc zagraniczny junior za polskiego, jeśli chodzi o gospodarzy, jeśli chodzi o gości, Sławomir Musielak w miejsce juniora zagranicznego Julicy Pawlica. Jeśli jesteśmy przy juniorach, to warto powiedzieć, dziś w Rye House w Wielkiej Brytanii rozegrano finał drużynowych mistrzostw świata juniorów i po raz pierwszy w historii biało-czerwoni niestety nie wracają ze złotymi medalami. Zostali zdetronizowani przez Duńczyków, którzy zdobyli 51 punktów. Na drugim miejscu Szwecja 37 punktów. W barwach duńskiej reprezentacji, jak już wspomniałem, jechał Michael Jensen. Był drugim punktującym. Polacy na miejscu trzecim z dorobkiem 35 punktów, Szwedzi 37. W naszej reprezentacji punktowali Janowski 10, Dudek 1, Mroczka 8, Pawlicki 14, Woźniak 2. Gospodarze Brytyjczycy zajęli czwarte miejsce, zdobywając 25 punktów. Przenosimy się do parkingu. Dobrze, spokojnie. Jurica Pawlic razem z nami. Jurica, czy w twoim pierwszym wyścigu młodzieżowym były jakieś problemy z taśmą, którą teraz naprawiają? Ja nie wziąłem z pierwszego pola, było wszystko w porządku, tylko tor trochę inaczej wyglądał przed meczem i chyba źle przełożyliśmy motory. Spadł tutaj deszcz w ciągu dnia, może to zmieniło nawierzchnię. Teraz jedzie za ciebie Sławek Musielak, a wy szukacie odpowiednich ustawień motocykla? Chyba tak, bo przed meczem wyglądało, że będzie przyciepnie, ale bardzo dobrze przygotowali tor, ubili go jak oni lubią i teraz trzeba znowu dopasować trochę inaczej motory, nie? Przejechaliśmy dzisiaj sporo kilometrów, czy to nie wpłynęło na twoją dyspozycję? Nie, no tak jest żużel, to jest normalne u nas. Dziękuję bardzo, tyle Jurica Pawlic, a my wracamy na tor. Długie podróże to normalne, w żużlu pokonuje się tych kilometrów znacznie więcej niż ta dzisiejsza nasza i nie tylko nasza podróż z Tarnowa do Torunia. Lata się także samolotami. Zawodnicy przyzwyczajeni są do tego, by startować dzień po dniu, a była też taka możliwość dziś, o której mówiliśmy wczoraj, że zawody w Tarnowie odbyłyby się o godzinie 11, a to spotkanie także dziś o godzinie 21.30. Aura, która wczoraj storpedowała rozegranie finału indywidualnych Mistrzostw Europy, dziś okazała się być łaskawa dla żużlowców i tacy zawodnicy jak Jurica Pawlic, Sławomir Musielak i wielu, wielu innych, którzy startować będą dziś w meczach lub startowali już, lub startują w meczach ligowych, tak pierwszej, jak i drugiej ligi w naszym kraju, ominęła ta wątpliwa przyjemność dwóch startów w ciągu jednego dnia. Bieg czwarty, potwierdzone zmiany, o których Państwu mówiliśmy. Kask biały Musielak za Pawlica,
Kask niebieski Ward za Pulczyńskiego i po raz pierwszy dziś na torze oglądamy w kasku czerwonym z pola pierwszego Adriana Miedzińskiego i w kasku żółtym z pola drugiego Australijczyka w barwach Leszczyńskiej Unii Lee Adamsa. Prowadzenie drużyny toruńskiej 11-7, 4 punkty przewagi. A w tej rywalizacji półfinałowej każdy punkt na wagę złota, no powiedzmy na pewno na wagę srebra, no ale otwiera też drzwi do tego, by powtórzyć sukces w przypadku Torunia. Sprzed 2 lat Leszczynian, sprzed 3 lat 4. wyścig rozpoczęty. Najlepiej ze startu Adrian Miedziński, ale Lee Adams idealnie obserwował to, co działo się na torze i pojechał tak, jak Ryan Sullivan w poprzednim wyścigu. Łatwo poradził sobie z Adrianem Miedzińskim. Na trzeciej pozycji Darcy Ward, zamyka stawkę Sławomir Musielak. Dwójka Torunian na pozycji numer 2 i 3. Przeodziemknie Lee Adams. No i pokazuje Australijczyk, że jeśli ktoś mówił, że on jest w znacznie słabszej formie niż na początku sezonu, podpierając to tą wpadką trzypunktową w meczu ćwierćfinałowym na torze w Tarnowie przeciwko Tauronowi Azotom, kiedy zdobył tylko 3 punkty, to był wypadek przy pracy, a Australijczyk był w pierwszym wyścigu tu dziś, pokazuje na Moto Arenie, że on będzie bez wątpienia odgrywał pierwsze skrzypce w zespole Romana Jankowskiego. Wygrywa wyścig numer 4 Lee Adams. 2 punkty dla Adriana Miedzińskiego, 1 dla Darcy'ego Warda. Bez punktu Musielak. Wyścig 4 kończy się remisem 3-3 i nadal Torunianie utrzymują 4-punktowe prowadzenie. W ich dorobku punktów 14 po stronie Leszczynian punktów 10. Krzysztof, kręciłeś głową. Taśma nie idzie równo. Wydaje mi się, że wciąż jest problem z tą taśmą. Po reakcji zawodników z 3. i 4. pola widać wyraźnie, jak od razu tuż po puszczeniu taśmy startową przez sędziego zostają z tyłu. Drugim takim momentem ciekawym na tym starcie było tylne koło Adriana Miedzińskiego. Pamiętamy Grand Prix w Toruniu, gdzie wyścig został chyba przerwany i powtórzony. Ewidentnie dalej taśma po wewnętrznej części toru idzie szybciej. Tylne koło Adriana Miedzińskiego kręciło się w momencie zapalenia zielonego światła przez sędziego. Sędzia albo tego nie zauważył, albo po prostu zlekceważył ten moment, puścił wyścig tak jak widzieliśmy. Lee Adams, podobnie jak Ryan Sullivan w poprzednim wyścigu, wyprzedził Janusza Kołodzieja, tak tym razem Adriana Miedzińskiego. Lee Adams po tej zewnętrznej części toru, po tej luźnej nawierzchni, mokrej, wilgotnej, jest ona na pewno teraz najszybszą ścieżką środkiem toru. Właśnie ta linia wydaje się dla zawodników optymalna. No i drugi tor, jeśli wyraźnie nie przegra się startu, a trudno przegrać wyraźnie ten start, jeśli ta taśma jednak preferuje minimalnie ten ułamek sekundy, ale jakże ważny w momencie startowym zawodników z pola pierwszego i drugiego, to drugie pole pozwala znaleźć się na tej ścieżce i później nabrać odpowiedniej prędkości, by wyprzedzać rywali. Co na ten temat powie nam Lee Adams, triumfator wyścigu 4? On właśnie przed Państwem. Długo obserwował Australijczyk ten tor, jak widać znalazł odpowiednie ustawienie motocykla. You were watching this track a long time and it seems that you find a good setup for this track. Yeah, it's the track's really nice, you know, it's very even. There's a little bit of dirt up high, you know, so the bike's working good. We just got to keep it going, mate. You know, just every point is so important. Każdy punkt zdobyty w tym spotkaniu jest bardzo ważny. Tor jest naprawdę dobry, nieco luźnej nawierzchni jest na zewnętrznej, tam gdzie łuki się podnoszą. My musimy jechać swoje i zdobywać, jak mówili Adams, każde punkty. Miał troszeczkę problemów, przyznał się, ze stópką w motocyklu. Cóż tam się stało? You had a little problems with the footrest. What was that? Just my front left footrest popped up, you know. I had to ride without it, but look, the bike's working good, you know. We just got to make good clean starts. There's not going to be too much passing. I think later on, so we'll just keep working at it, mate. Musimy pracować bardzo ciężko. Na razie nie ma mijanek i nie zanosi się na nie, a mój lewy podnóżek zagiął się i nie chciał zejść na dół. Musiałem jechać bez niego, ale udało się. Tyle waleczny, jak na razie, Lee Adams. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lee Adams, pierwszy start i zwycięstwo w wyścigu 4. Ważne 3 punkty.
Na razie zbyt wielu powodów do radości nie mają leszczyńscy kibice, którzy tutaj wypełniają sporą część tego sektora przeznaczonego dla kibiców gości. Mocno dopingują, no ale mają ciągle nadzieję na lepsze występy drużyny leszczyńskiej, zawodników leszczyńskich. Cztery wyścigi, teraz równanie toru. Oczywiście nie pojawia się na torze Polewaczka i wydaje się, że każdy następny wyścig będzie pracował na korzyść zawodników leszczyńskich, jeśli chodzi o rozszyfrowanie tego toru. Choć ja powiem tak, że dla Torunian ten tor po tych 10-minutowych, bardzo intensywnych opadach deszczu także mógł być zagadką dla zawodników gospodarzy. Na pewno tak. Jeśli przygotowywali się na inną nawierzchnię, bardziej twardą, to może być to małe zaskoczenie, ale widać, że od początku zawodów nie mają jakichś wielkich problemów z tą nawierzchnią. A tak wracając do Lee Adamsa, przed meczem z nim rozmawiałem, mówimy, że w tym roku zamierza Australijczyk kończyć karierę, ale zapytałem go o ewentualną dziką kartę na Grand Prix Australii czy Nowej Zelandii w przyszłym roku przed rozpoczęciem sezonu w Europie, to podszedł do tego pomysłu bardzo podekscytowany i powiedział tak, absolutnie, byłby to dla niego ekscytujący koniec sezonu na własnym gruncie. Przenosimy się do parkingu. Emil Pulczyński. Emil, bohater sprzed dwóch tygodni w meczu z Betardem Wrocław, wtedy fantastyczna forma, dwa razy mistrz świata, Jason Kramp pokonany. Dzisiaj spokojnie się będziesz rozkręcać. Ten tor mocno się różni od tego sprzed tych dwóch tygodni? Wydaje mi się, że troszeczkę mocniej trzyma. W trakcie prac na torze popadał deszcz przed zawodami. Myślę, że to miało duży wpływ na zmianę. Nie jest może mocno przyczepnie, ale już trzeba było ustawić troszeczkę inaczej motocykla. No nie zrobiłem tego, myślałem, że będzie podobnie, no ale no jedziemy dalej, nie załamujemy się i mam nadzieję, że jeszcze pokażę się na torze i pojadę dobry bieg. No właśnie, ty rywalizujesz, gdzieś tam jest taka wewnętrzna rywalizacja z Darcym Wardem. To chyba i tobie, i Darcymu może wyjść na dobre, bo taka zdrowa rywalizacja powoduje, że chce się walczyć i jeździ się lepiej. No tak, wiadomo, jest, rywalizacja jest lepiej. Wiemy wtedy, jakie są nasze umiejętności. Darcy jeździ bardzo dobrze, jest dzisiaj szybki. Wygrał pierwszy bieg i pojechał dalej, gdzie później przywiózł punkt. No, myślę, że Darcy długo trenował, jest bardzo szybki na tym torze. Mam nadzieję, że pojadę chociaż jeszcze jeden wyścig i pokażę się z dobrej strony. Życzę powodzenia, dziękuję. Emil Pulczyński, dziękujemy. Emil Pulczyński niezbyt pocieszony, no ale ma ciągle nadzieję na to, że jeszcze jego jazda, a przekonał nas swoją jazdą do tego, że potrafi zdobywać punkty w rywalizacji z najlepszymi, nawet z mistrzem świata w meczu z Betardem WTS-em Wrocław tutaj na tym torze, ale także w pierwszym meczu tych dwóch drużyn, kiedy na swoim rozkładzie miał m.in. Lee Adamsa, pozostawiając go w pokonanym polu. Przy prowadzeniu Unibaxu Toruń 14-10 pod taśmą startową już uczestnicy gonitwy piątej. Od krawężnika Jarosław Hampel, później Hans Andersen, Troy Bachelor i Ryan Sullivan. Sullivan piekielnie szybki. Teraz znajdzie się na tym czwartym polu startowym. Prace nad maszyną startową, nad tym, by taśma idealnie na równo na wszystkich polach szła w górę, trwały podczas równania toru. Tam jakieś dokręcanie, smarowanie. Wydaje się, że wszystko i taką mamy nadzieję, będzie już w jak najlepszym porządku. No i Jarosław Hampel teraz będzie chciał pewnie pokazać z jeszcze lepszej strony niż to zaprezentował w wyścigu drugim, kiedy mimo równego startu z Chrisem Holderem na dystansie Australijczyk okazał się być lepszy od wicelidera cyklu Grand Prix. Już nieruchomo przy taśmie startowej. Jarosław Hampel, Hans Andersen, Troy Bachelor i Ryan Sullivan. Długo przytrzymał zawodników Artur Kuśmierz. Jarosław Hampel jest pierwszy po zewnętrznej. Rozpędza się Ryan Sullivan. On obiera tę swoją ulubioną ścieżkę. Odszedł szerzej, by przyblokować go Jarosław Hampel. Australijczyk do krawężnika. To i wcześniej do krawężnika przyblokował tam Australijczyka Jarosław Hampel. Hampel pierwszy, za nim Sullivan. Trzeci jedzie Hans Andersen.
zamyka stawkę Troy Bachelor, a więc kolejny z wyścigów, czyżby trzeci biegowy remis? No na pewno ostatniego słowa w tym wyścigu nie powiedział Ryan Sullivan. Hampel jest pierwszy, za jego plecami Ryan Sullivan, no ale teraz jak się obejrzał się Ryan Sullivan, gdzie jest jego partner z zespołu Hans Andersen, jakby chciał chyba nam pokazać, że może lepiej jeźdźmy po ten remis, bo blisko za tobą, Hans, jest Troy Bachelor. No ale ta przewaga Hansa Andersena jest dość wyraźna i wydaje się, że Bachelor nie ma szans na to, by chociażby spróbować zaatakować trzecią pozycję, na której jedzie Hans Andersen. No i tak jak to wszystko wyszło ze startu, jak rozegrało się na pierwszym łuku, a szczególnie chyba decydujące okazały się być te momenty na prostej, przeciwległej do wieżyczki, kiedy odpierał ataki Sullivana skutecznie Jarosław Hampel. No i skończyło się remisem. Hampel, Sullivan, Andersen, Bachelor 3-3, 17-13 dla Unibaksu w pierwszym meczu półfinału Centernet Mobile Speed Ekstraligi. Tu widzimy powtórkę startu. Chyba tym razem taśma by startowała równo, tak, ale widać, że instrukcje dla zawodników na razie przekazano chyba Leszczyńskim, bo Troy Bachelor był przygotowany na to, że ta taśma może nie iść równo, więc z trzeciego pola startowego patrzył w lewą stronę, na wewnętrzną część taśmy startowej, Ryan Sullivan na zewnętrzną, ale tym razem na szczęście taśma szła równo, więc Ryan Sullivan raczej na tym nie ucierpiał. Próbował atakować tak jak po poprzednim wyścigu Janusza Kołodzieja, tym razem nie udało się wyprzedzić Jarka Hampela. Jarek Hampel pojechał po wewnętrznej części toru, tor był równany, więc z tej luźnej nawierzchni troszkę zgarnięto do wewnętrznej części toru, myślę, że to pozwoliło Jarkowi Hampelowi wyjechać z łuku na pierwszej pozycji, bo tam czyhał się już Ryan Sullivan i pewnie gdyby to było przed równaniem toru, to Australijczykowi mogłoby się udać tam przycisnąć po zewnętrznej części toru. Ta szybkość motocykla pewnie byłaby większa. Tak Jarek Hampel zablokował ten atak i później płynnie po tej szybkiej ścieżce środkiem toru powiększał tylko przewagę nad Australijczykiem. Widać wyraźnie, że wnioski po pierwszym wyścigu u Jarka Hampela zostały wyciągnięte odpowiednie. Ten motocykl jest szybki, ta radość na mecie też pokazuje chyba to, że czuje się na tym torze już bardzo dobrze. Damian Baliński szuka optymalnego przygotowania motocykla. Wyjechał na jednym, teraz mechanicy podstawili drugi motocykl. Baliński spróbował startu i chyba decyduje się na to, że to będzie ten drugi motocykl. Baliński już podjeżdża pod linię startu. Jeszcze ostatnie poprawki przy motocyklu Janusza Kołodzieja, a więc Leszczynianie szukają ciągle tego ustawienia optymalnego swoich motocykli. Czekamy na Janusza Kołodzieja, ale on już jest bardzo blisko startu. Zaraz Państwo właśnie w górnej części ekranu zobaczycie. Na starcie już czekają Darcy Ward, który w tym wyścigu szóstym ponownie zastępuje Emila Pulczyńskiego. Darcy Ward z pierwszego pola startowego, natomiast w kasku czerwonym Adrian Miedziński. 4 punkty przewagi gospodarzy, no i Leszczynianie muszą gdzieś szukać tych punktów, by ewentualnie zniwelować tę skromną, ale jakże ważną przewagę gospodarzy po 5 dotychczas rozegranych wyścigach. Oczywiście pamięci wszyscy mają jeszcze rewanż za tydzień na torze w Lesznie. Szósty wyścig. Ward, Kołodziej, Niedziński, Baliński. Ward i Kołodziej. Ward spojrzał, gdzie pojedzie Kołodziej. Odjechał od krawężnika, tam próbował wskoczyć Miedziński, ale tam znalazł się Janusz Kołodziej i Kołodziej jest już pierwszy w tym wyścigu. Jakby nie spodziewał się tego ataku Darcy Ward. Teraz Ward kontratakuje Janusza Kołodzieja, wypycha go szeroko, ale Kołodziej będzie szybszy. No i przestraszył się troszeczkę Darcy Ward tego piorunującego ataku Janusza Kołodzieja. Wystawił nogę, przyhamował jeszcze, gdy był daleko od wejścia w drugi łuk tego drugiego okrążenia. Ward jest drugi, trzeci jedzie Miedziński. Zamyka stawkę Damian Baliński. On jednak nie radzi sobie z tym toruńskim owalem. Nie potrafi znaleźć sposobu do optymalnej jazdy, a być może te motocykle, którymi dziś dysponuje Damian Baliński, te przełożenia, te ustawienia w motocyklach nie dają mu takiej szybkości, jakiej spodziewałby się Damian Baliński. Baliński bez punktu w tym wyścigu, ale jako pierwszy linię mety mija Janusz Kołodziej. No i była to akcja naprawdę palce
lizać. Młodziutki Darcy Ward przestraszył się ataku fair, czystego, ale naprawdę imponującego Janusza Kołodzieja. Proszę zobaczyć, co się dzieje z taśmą startową. Znowu bardzo wyraźnie po wewnętrznej części toru idzie ta taśma szybciej, więc no tak jak mówiłem wcześniej, patrzenie w prawą stronę na spół startowych numer 3 i 4 jest bardzo ryzykowne, bo ta taśma dzisiaj jest po prostu nieprzewidywalna i tutaj znowu Damian Baliński i Adrian Miedziński na tym ucierpieli, bo jak dobrze chyba zauważyłem, obaj patrzyli w prawą stronę na zamek startowy przy bandzie, więc ułatwione zadanie tutaj mieli niewątpliwie i Darcy Ward i Janusz Kołodziej i tutaj między sobą rozegrali walkę o pierwsze miejsce. Liderzy zespołu leszczyńskiego i teraz kolekcjonują biegowe zwycięstwa, no ale żeby wygrywać wyścigi potrzebne są przynajmniej te jedyneczki. Teraz tej jedyneczki zabrakło w przypadku Balińskiego, w poprzednim wyścigu w przypadku Troya Bachelora, a więc tej skromnej czteropunktowej przewagi bronią Torunianie. Po remisie w wyścigu szóstym Torunianie prowadzą 20-16, a ze zwycięzcą biegu szóstego Januszem Kołodziejem rozmawia Filip Trzanowski. Janusz, tak jak zauważyli nasi komentatorzy, postraszyłeś troszeczkę Warda, pokazałeś mu miejsce w szyku w tym wyścigu. Są to bardzo zawody, to są półfinały. Jedziemy po to, żeby wygrać te zawody, mamy niewielką stratę 4 punktów. Musimy cały czas walczyć o te punkty, nie mogę oddawać je za darmo. Przełożyłem się inaczej teraz w tym biegu, jeszcze to nie było to, ale staram się. No wyciągnę teraz tego motocykla co mogłem, już siadałem na tylnym błotniku, żeby on skleił. Teraz na wejściu w drugi łuk tak naprawdę, w połowie łuku dopiero siadłem na przód motocykla, także naprawdę robiłem co mogłem. Janusz, powiedz, bo wy ponoć dużo oglądaliście takich telewizyjnych relacji z Torunia wspólnie, to wam faktycznie pomaga? Faktycznie coś takiego było, że siedzieliście i męczyliście to wideo? Tak, tak, można się mentalnie przygotować do tych zawodów, czyli w głowie jeździć sobie już po tym torze. Bardzo często była powtórzana powtórka Toruń-Wrocław i tego meczu to już się naoglądałem chyba 10 razy. Natomiast powtórzyliśmy sobie tylko jeszcze ten nasz tutaj, który jeździliśmy, który też przegraliśmy. To już wystarczyło. Jeszcze jedno pytanie, taka ciekawostka, już o zielonej herbacie nie mówię, ale zauważyłem, że bardzo dużo zawodników teraz chyba w ostatnim czasie między wargi wkłada takiego snuza. Ty przed momentem wyplułeś, to jest taki tytoniowy Red Bull, nie wiem, to daje kopa. Państwo zauważycie może takie wypchane wargi, teraz Janusz nie ma, ale co to jest? To jest snus, szwedzki snus. Jest to coś takiego jak kawa, pobudza. No i generalnie no, musimy być na 100 ileś procent w dyspozycji dzisiaj. No i bierzemy to po to, żeby po prostu się skoncentrować. Czasami pogoda, czy tam jakieś warunki są takie, że nam przeszkadza, chce się spać, bierzemy snusa i power jest. Ja to wziąłem raz i zwaliło mnie z nóg. Jarek Hampel też tego użył. No tak, na początku można wymiotować po tym, ale teraz to już żaden problem. Trzymaj gaz, dziękuję. Tyle Janusz Kołodziej, dziękujemy. Proszę Państwa, co się dzieje? No dobrze, że Filip Trzanowski nie jeździ na żużlu, bo jak go to zwaliło z nóg, to mógłby spowodować jakiś groźny upadek. Ale druga strona jest taka, no rzeczywiście żużlowcy jeżdżą o różnych porach dnia. Wczoraj wydawało się, że dziś nawet pojadą około godziny 21.30, więc wtedy zawody kończyłyby się po 2 godzinach, no niewiele przed północą. Ten pan, który stoi na środku toru, to kierownik drużyny leszczyńskiej Sławomir Kryjom, który ocenia teraz, podnosząc kciuk w górę lub w dół taśmę. No teraz jest kciuk w górę kierownika Sławomira Kryjoma. Ale ta taśma dzisiaj sobie takie żarty robi tutaj ze wszystkim. No właśnie, teraz w czasie testów, ona już dzisiaj kilkukrotnie szła równo, a gdy przychodziło do wyścigów, to wcześniej lub później były te opóźnienia od strony bandy. Więc zobaczymy, jak będzie sobie ta taśma poczynała kolejnych wyścigach. Przenosimy się szybko do parkingu Darcy Ward. Za moment ważny bieg Darcy'ego. Zapytamy tylko, czy rzeczywiście odczuł, że ta taśma szła nierówno. Was there any problem in your hit with this tape? Yeah, when I was off gate 3, I could feel that Lee Adams had a quicker gate because he was, obviously you can see the tapes are a bit weird today, so Torun's pretty good club, so hopefully they can fix it and we can get on with our racing. Thank you very much. Darcy Ward mówi, że Toruń to dobry klub i powinni naprawić tę usterkę, bo ja rzeczywiście startując z pola numer 3 widziałem, jak Lee Adams, który był po mojej lewej stronie, wystartował nieco szybciej i rzeczywiście dało się to zauważyć. Wracamy na tor.
mamy nadzieję, żyjemy w przeświadczeniu, że już teraz nie będzie nam maszyna startowa płatać figli. Nam, a przede wszystkim zawodnikom utrudniać startu, bo to po prostu powoduje, że po starcie te szanse na rywalizację nie są równe. Wyścig siódmy. Lee Adams, Unia Leszno, Chris Holder, Unibax Toruń, Jurica Pawlic, Unia Leszno i Wiesław Jaguś, Unibax Toruń. Mocno zafrasowana mina Hansa Andersena, ale druga strona jest taka, że właśnie Hans Andersen przywozi te jedynki. Te jedynki są dziś na wagę zwycięstw w wyścigach lub wyścigów remisowych. Tu nie tylko na pierwszych dwóch pozycjach rozstrzygają się losy tego meczu i każdego wyścigu, ale przede wszystkim, jak na razie, przynajmniej najwięcej walki było właśnie o te trzecie pozycje w dotychczasowych wyścigach. Chodzi o zwycięstwa, też emocji było sporo. Siódmy wyścig dnia przy prowadzeniu Uniwaxu Toruń, 20-16. Adams, Holder, Pawlic, Jaguś, taśma w górę. Adams wygrywa start po zewnętrznej, napędza się Wiesław Jaguś, zmienił motocykl i ten motocykl wiezie Jagusia na pierwszą pozycję, przynajmniej w tej chwili. Adams został objechany na tym drugim łuku, zbliża się do niego Chris Holder, a więc znacznie młodszy rodak startujący po drugiej stronie barykady. Zamyka stawkę Jurica Pawlic. Pawlic już z zapiętym kombinezonem, już po poprawkach w motocyklu. Jest dość blisko Chrisa Holdera, no i będzie Chorwat jeszcze próbował atakować. Jeszcze będzie chciał uratować remis w tym wyścigu, bo ten bieg układa się na trzecie. Skromne, ale jakżeż ważne biegowe zwycięstwo Torunian, bo Jaguś jest pierwszy, drugi Adams, trzeci Holder, czwarty Jurica Pawlic. No już tu nic nie powinno się zmienić. Stawka mocno rozciągnięta na całej długości łuku. No i proszę, jak to się zmienia. Nieudany pierwszy występ Wiesława Jagusia, choć Jaguś w tym pierwszym swoim starcie walczył, ale punktu nie zdobył, a tymczasem w wyścigu siódmym Wiesław Jaguś triumfuje, a że jeden punkt dowodzi Chris Holder, to Torunianie wygrywają bieg numer 7, 4-2 i powiększają przewagę do punktów 6, a więc powodują, że goście mogą w tym momencie skorzystać z rezerwy taktycznej. Czy z niej skorzystają? Wydaje mi się, że chyba tak. Nie można nie wspomnieć nic o taśmie startowej, ale wydaje się, że w tym wyścigu ona poszła równo, sprawiedliwie po obu stronach. Zresztą widać po starcie też Wieśka Jagusia, że tutaj no nie stracił i absolutnie. Dodajmy, że to jest drugie zwycięstwo indywidualne z czwartego pola. Rozpoczęło się od Darcy'ego Warda w pierwszym wyścigu, później ta taśma nie szła równo. W siódmym wyścigu wykorzystał to, że poszła równo i znakomicie wystartował. Świetnie pojechał na dystansie Wieśka Jagusia. Tak, wystarczy z czwartego pola wyjść równo ze swoimi przeciwnikami, mając ten miejsce na wejściu w pierwszy łuk i na całym pierwszym łuku ta zewnętrzna część toru, nawet za środkiem toru, jest bardzo korzystna. Mało wyłamanym motocyklem można szybciej przejechać niż ci, którzy jadą po wewnętrznej części toru. Dorobek punktowy poszczególnych zawodników. Liderzy Unii Leszno bez zawodu. Hampel, Kołodziej i Adams. Wszyscy trzej dwukrotnie prezentowali się na torze. Wszyscy jednogłośnie albo zdobywają po 5 punktów równi. Jeśli chodzi o drużynę Unibaxu Toruń, Darcy Ward w trzech startach 6 punktów, Sullivan 5, Holder 4, Jaguś Miedziński po 3, Hans Andersen 2 punkty, ale to są te ważne jedyneczki. Emil Pulczyński w jednym starcie 1 punkt. No i co? Jak myślisz, Krzysztof? Będziemy mieli rezerwę taktyczną? W Unii Leszno teraz powinni pojechać Jarosław Hampel i Troy Bachelor. Widzę tutaj natychmiastową zmianę. Za Troya Bachelora wyjedzie kto? Albo Lee Adams i będzie mieli 4-minutową przerwę. Teraz jest równanie toru, a więc jest moment na to, by Adams odpoczął. Albo ewentualnie pojedzie Janusz Kołodziej, bo Adams będzie chciał poprawić coś w swoim motocyklu. Tymczasem, zanim dowiemy się, jakie będą i czy będą zmiany w drużynie leszczyńskiej, Sławomir Musielak jest już z naszym reporterem Filipem Trzanowskim. Szanowni Państwo, Sławek Musielak jeszcze wczoraj w Tarnowie. My także tutaj porównaliśmy. My jechaliśmy z Tarnowa do Torunia 7 godzin, Sławek godzinę szybciej. Jak to się robi? Bo my próbowaliśmy wycisnąć naprawdę maksimum z naszego Forda. Nie, no to specjalnie się nie śpieszyliśmy. Janusz tutaj podpowiedział nam kilka skrótów, jakie mamy właśnie wybierać i udało się w miarę szybko dojechać.
Słówko o tym meczu a propos ciebie. Pierwszy start fantastyczny, drugi troszeczkę gorszy. Co tam nie zagrało? No dokładnie, po tym pierwszym biegu też taką małą zmianę zrobiliśmy. Co dokładnie? Zębatkę, troszeczkę zęba wyżej i no, błąd ewidentny, bo tor już się przysuszył i ta zębatka no, nie była to dobra korekta. Myślę, że tutaj wspólnie z drużyną dojdziemy do ładu z zębatkami, bo na razie wynik jest na naszą niekorzyść, ale na pewno będziemy walczyć do końca o ten dobry wynik. No właśnie, Unibox prowadzi 6 punktami i liderzy jadą, nie ma wsparcia drugiej linii. Może być ciężko, potrzebne są punkty drugiej linii. No dokładnie tak, na razie ta druga linia zdecydowanie zawodzi, bo liderzy w miarę jadą swoje, te biegi też są w miarę wygrywane. Zdecydowanie brakuje punktów tej drugiej linii. No zobaczymy, czy pojadę w następnym biegu, na pewno się postaram, aby jeszcze kilka punktów dzisiaj przywieźć. Życzę powodzenia, dziękujemy. Sławek Musielak. Ważne są skróty, by ewentualnie zyskać godzinę. Wcale nie trzeba jechać szybciej, przekraczać prędkości na polskich drogach, choć szczególnie na tym ostatnim odcinku do Torunia na Krajowej Jedynce jest to bardzo trudne, bo można się zrelaksować. Tak, 4 wahadełka. Nie polecamy, sporo się stoi, a w parkingu jest Łukasz Bęc i jego gość. Za moment wyścigu 8 rezerwa taktyczna, za Troja Bachelora Janusz Kołodziej. Co myśli o tym Chris Holder, bo wynik na razie bardzo na styku. What do you think about tactical substitution for Troy Janusz Kołodziej? It's very tight now. Yeah, there's not many points in it and Kołodziej had a good race that last one, so they got to put him in now and we got to try and stop that the best we can. Musimy zatrzymać tę rezerwę. Wcale się nie dziwię, że Janusz jedzie jako ta rezerwa taktyczna. Jechał bardzo dobrze, jego punkty są ważne. My musimy spróbować się zatrzymać tę rezerwę. Co jeśli chodzi o tor? Rozmawiałem tu krótko z Chrisem, kiedy Filip rozmawiał ze Sławkiem Musielakiem. Mówi, że w zasadzie jest normalny. Czy potwierdzi tę opinię? What do you think about the track? You had a little bit rain before. Is it normal? Yeah, the track's good. Hey, the last week we were here was good and today is just as good, so they're doing a track grade now and a little bit of water and it should be like it was at the start of the meeting when we're winning, so we'll see. Tydzień temu tor był bardzo dobrze przygotowany, teraz również nie narzekamy, teraz właśnie trwa równanie, dolewają troszeczkę wody i to powinno nam sprzyjać. Tyle Chris Holder, dziękuję bardzo. Thank you. Chris Holder zatrzymać rezerwę taktyczną Unii Leszno, Kołodziej w miejsce Troja Bachelora, więc potwierdził nam te nasze przypuszczenia. Łukasz Bęc, Kołodziej Hampel przeciwko parze Adrian Miedziński, Emil Pulczyński, jeśli tu nie będzie zmiany. Obserwuję to, co dzieje się na torze. Widzą Państwo jeżdżącą polewaczkę i spoglądam, którą część toru polewaczka rosi. Jechała środkiem toru, jeśli chodzi o łuki, zrasza także szczególnie wewnętrzną część prostych, ta zewnętrzna pozostaje nieroszona. Spoglądam na pola startowe, pole czwarte, Emil Pulczyński. Ale rzuciłem okiem do parku maszyn, wydaje mi się, że gotowy do startu Darcy Ward. Nie jest Emil Pulczyński, a Darcy Ward, no tak, którego widzimy bardzo na naszych ekranach. Dziękujemy naszemu realizatorowi, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. A już mieliśmy taką małą nadzieję, że zobaczymy Emila Pulczyńskiego z czwartego pola startowego i od razu przypomniał nam się ostatni pojedynek. Tak, z Betardem WTS-em Wrocław i jego kapitalne szarże po zewnętrznej. Tymczasem gospodarze stawiają na Darcy'ego Warda, więc na swoją szansę drugą Emil Pulczyński w tym spotkaniu będzie musiał jeszcze poczekać. No i teraz wielkie napięcie w ekipie leszczyńskiej, wśród kibiców leszczyńskich, którzy oczekują tutaj, no powiedzmy sobie szczerze i nie owijamy tego w bawełnę, odrobienia tej 6-punktowej straty, oczywiście nie w całości, ale co najmniej odrobienia 2 punktów straty, a w najlepszym przypadku, i o tym na pewno leszczynianie marzą, odrobienia 4 punktów już wyścigu 8. To prawda, no jak nie teraz, to kiedy, bo po pierwsze Jarek Hampel i Janusz Kołodziej wygrali swoje wyścigi poprzednie, po drugie trafiają na parę, która nie jest dzisiaj najsilniejsza, mam na myśli tych indywidualnie oczywiście, indywidualne poczynania zawodników. Adrian Miedziński nie jest najsilniejszym jak na razie punktem w swojej drużynie. Darcy Ward też miewał już dzisiaj wpadki, więc to tym bardziej powoduje, że leszczyńscy kibice mogą być optymistycznie nastawieni do tego wyścigu, ale wszystko rozegra się oczywiście za chwilę.
tym wyścigu. Nie jedną rezerwę taktyczną i liderów, znakomicie jeżdżących zawodników w tym sezonie i nie tylko w tym sezonie widzieliśmy, a okazywało się na mecie, że było zupełnie inaczej. No nie ma Emila Pulczyńskiego, w kasku niebieskim jest Darcy Ward, to pokazywał nam realizator. Wydaje mi się, że jest to Darcy Ward. Jeśli jednak, no tak, jest Darcy Ward, więc tutaj jest niewielka pomyłka na grafice. Partnerem Warda jest Adrian Miedziński, natomiast para gości już przedstawiana przez nas, Janusz Kołodziej jako rezerwa taktyczna w miejsce Troya Bachelora i już mamy wszystko zgodnie z tym, co jest na torze, i Jarosław Hampel. 24-18 prowadzi Unibax, rezerwa taktyczna Leszczyńskich Byków, ósmy wyścig dnia, a więc za chwilę zawody osiągną już półmetek, nieruchomo, długo trzyma zawodników sędzia, kto najlepiej ze startu, Janusz Kołodziej, po zewnętrznej próbuje rozpędzać się Darcy Ward, Kołodziej musi blokować i wewnętrzną, i zewnętrzną, a wykorzystuje to wszystko Jarosław Kampel, który znalazł się na ostatniej pozycji, atak na Adriana Miedzińskiego, upadek Torunianina, wyścig oczywiście przerwany, no i będziemy czekać na decyzję arbitra Artura Kuśmierza. Czy był tam kontakt pomiędzy Jarosławem Hampelem? Wydaje mi się i Adrianem Miedzińskim, że tak. Hampel został z tyłu, potem nabrał prędkości, no i będziemy musieli zobaczyć to na powtórkach. O własnych siłach na całe szczęście wstaje i to dość szybko Adrian Miedziński. No i czekamy na decyzję, czekamy na powtórki. To start do wyścigu ósmego. Kask czerwony Miedziński, kask żółty Jarosław Hampel. Tak, Janusz Kołodziej wystartował doskonale. Wysunął się tutaj 1,5 metra od wewnętrznej części toru. Bardzo dobrym torem pojechał. Jarek Hampel jechał po zewnętrznej części toru, rozpędził swój motocykl bardzo mocno. Wszedł w łuk swoim torem. Z tego ujęcia ciężko zobaczyć, tam był kontakt. Pewnie tak, już tutaj widzimy nie najbardziej płynną jazdę Adriana Miedzińskiego. No, wydaje mi się, że troszeczkę przestraszył się tego, że musiał wyhamować motocykl Adrian Miedziński, bo jechał przed nim Darcy Ward. I no, nie zazdroszczę teraz Arturowi Kuśmierzowi, jaką podejmie decyzję. Jeszcze żadna z lampek nie została zapalona. Czy będzie to kolor żółty, czy też będzie to kolor czerwony? Na pewno żaden z zawodników moim zdaniem nie popełnił jakiegoś wielkiego błędu, bo Jarek Hampel jechał swoim torem, Adrian Miedziński swoim. Tu widzimy Jarka Hampela, on w tym momencie jest z tyłu, ale wyprostuje swój motocykl szybciej niż obaj torunianie, dlatego jego większa prędkość. Tu się zrównują na proste, Jarek Hampel wyprzedza nawet Adriana Miedzińskiego. No i wydaje się, że tak, Adrian Miedziński powinien być z tego wyścigu wykluczony. I taka też jest decyzja sędziego Artura Kuśmierza. No, nie godzą się z nią toruńscy kibice, ale więcej przemawia za tym, że będzie wykluczony, o właśnie, Adrian Miedziński. I taką też decyzję podejmuje Artur Kuśmierz. Upadek, wykluczenie Adriana Miedzińskiego. No i teraz są naprawdę w komfortowej sytuacji leszczynianie, ale nie byłbym taki pewien, bo wydaje mi się, że Darcy Ward może tutaj pogodzić i Kołodzieja, i Hampela. Bo Hampel popełnił błędy tutaj, przegrał start. Pierwszy łuk nie był taki, jak powinien być, ale też druga strona była taka, że wszyscy po tym roszeniu, po tym równaniu toru chcieli znaleźć się przy wyjściu z pierwszego łuku przy krawężniku. I tam po prostu zabrakło miejsca dla Jarosława Hampela. Darcy Ward dobrze wystartował. Myślę, że gdyby ten tor był nierównany, gdyby ten wyścig był tuż przed równaniem, to miałby większe szanse, aby wyprzedzić Janusza Kołodzieja po tym torze, po którym jechał, po zewnętrznym torze. Tak tracił prędkość, bo Janusz Kołodziej jechał po tej optymalnej ścieżce, idealnie się wysunął 1,5 metra od tej wewnętrznej białej linii. Wiedział, że nie może jechać tuż przy krawężniku, bo tam właśnie Darcy Ward mógł mniej włamanym motocyklem po prostu go pokonać. Tak wysunął się na odpowiednią odległość i zablokował jednocześnie atak Darcy'ego Warda i wyhamował trochę prędkość Adriana Miedzińskiego. Skorzystał na tym Jarek Hampel niewątpliwie, który rozpędził swój motocykl niewyhamowywany przez nikogo. Stąd ta cała sytuacja na wejściu w drugi łuk.
Trzyosobowy skład powtórki wyścigu ósmego przy sześciopunktowym prowadzeniu Unibaxu Toruń i to jest naprawdę bardzo ważny wyścig o ogromnym ciężarze gatunkowym, bo zwycięstwo Leszczynian pozwoli im odrobić część strat i złapać na pewno wiatru w żagle. Natomiast Torunianie teraz są w tej trudnej sytuacji, ale znowu z drugiej strony, jeśli wygra Darcy Ward, to będzie taki znak, sygnał dla całego zespołu, do konsolidacji, że tę Unię dziś tutaj można pokonać nawet większą różnicą punktów. A nie jest na straconej pozycji, bo to czwarte pole startowe jest bardzo, bardzo korzystne. Tylko musi wyjść co najmniej równo ze startu, a najlepiej, minimalnie lepiej niż Jarek Hamp. Janusz Kołodziej, kask biały, kask żółty, Jarosław Kampel, kask niebieski, Darcy Ward. To obsada wyścigu ósmego meczu Unibax Unia Leszno. Darcy Ward czy Leszczynianie? Jednak Leszczynianie. Darcy Ward pojedzie szerzej, przy krawężniku prowadzi Kołodziej. Poradził sobie Darcy Ward z Jarosławem Kampelem. No na pewno ten motocykl Kampela nie jest tak szybki, jakby sobie tego życzył Leszczynianin. Prowadzi Janusz Kołodziej. Przypomnę, jedzie jako rezerwa taktyczna w miejsce Troja Celora. Ward teraz popełnił błąd, doszedł do niego bardzo szybko Jarosław Kampel. On wie, o co jedzie, o podwójne zwycięstwo, o odrobienie czterech punktów z sześciu straty, która dzieli jego zespół od Unibaxu Toruń. Kampel, no i przemknął obok Darcy'ego Warda. Wydawało się, że ten motocykl Jarosława Kampela nie jest tak szybki jak motor, na którym jedzie Darcy Ward. No i rezerwa taktyczna, no i błędy Darcy'ego Warda, także wykluczenie Adriana Miedzińskiego po upadku powoduje, że Leszczynianie wygrywają po raz pierwszy dziś na Moto Arenie wyścig. Wygrywają go podwójnie, wykorzystując w dobrym momencie, w idealnym, w jedynym możliwym, najszybszym postawienie na rezerwę taktyczną. Wygrywają wyścig 5-1 i z sześciopunktowej przewagi toruńskich aniołów zostały już tylko i aż, będę podkreślał, dwa punkty drużyny przewagi Unibaxu Toruń. 25-23. Tutaj rolą Jarka Hampela było to, aby zablokować pewnie wjazd w pierwszy łuk Darcy'ego Warda. Janusz Kołodziej po 20 metrach już skontrolował sytuację. Widział, że Jarek Hampel nie wyszedł tak dobrze ze startu, aby puścić go tutaj po zewnętrznej części toru, więc pomknął do przodu, tutaj przesunął swoją linię toru jazdy, widzimy, na zewnętrzną część toru, aby skontrolować jeszcze, co się dzieje po wewnętrznej. Tam zauważył Darcy'ego Warda, więc skupił się na dojechaniu po prostu po trzy punkty. Darcy Ward popełnił błąd w pewnym momencie, bo gdyby jechał swoim torem, środkiem toru, po tej szybkiej ścieżce, to Jarek Hampel miałby problem z wyprzedzeniem go. Tak w tej walce wręcz zdecydował się na jazdę nagle po wewnętrznej części toru. Myślał, że zablokuje tam Jarka Hampela, a ten natychmiast przeniósł swoją linię toru jazdy na zewnątrz, więc musiało się stać to, co widzieliśmy na naszych ekranach, a tutaj jakieś nowe przyrodzenie Janusza Kołodzieja na głowie, więc no tak, no może nie po raz pierwszy to, że brak fryzury i trochę temperatura spadła i Januszowi Kołodziejowi zrobiło się zimniej. Widzą Państwo radosne twarze kibiców leszczyńskich Byków, ale nie pozostają im dłużni. Także kibice toruńscy także są uśmiechnięty. To nie jest brygada antyterrorystyczna w parkingu, a w parkingu jest Jarosław Hampel. Jarosław, Jarek, dwa punkty, ale jak zjeżdżałeś tutaj do parkingu, to pokręciłeś głową, nie wiem, ze zmęczenia, czy byłeś niezadowolony? No chyba nie można być niezadowolony. Nie, po prostu gdzieś tam chciałem ulepszyć swój motocykl, ale wcale tak dobrze nie było. Jechał szybko bardzo Janusz Kołodziej, ja gdzieś tam musiałem atakować zawodnika gospodarzy i tak naprawdę nie czułem się jakoś bardzo szybko na tym torze, także coś tam będę jeszcze zmieniał. Jest ciężko naprawdę, tutaj gospodarze są bardzo mocnym zespołem. Walczy się z nimi bardzo, bardzo ciężko, ale będziemy się starać do końca wygrać to spotkanie. Ten bieg ósmy może być kluczowym, bo złapaliście dystans. Dwa punkty na plusie tylko Unibaxu po dwupunktowej wygranej. Minimalna nawet porażka, no może was nie urządza, ale to jest dobry wynik w kontekście rewanżu. No oczywiście, że tak. Jesteśmy tutaj nastawieni bardzo, bardzo tutaj bojowo, jeśli chodzi o to spotkanie. Przegrywamy troszeczkę, ale tak naprawdę jeszcze jest mnóstwo biegów i wszystko się może wydarzyć, także
mocna mobilizacja i jedziemy, chcemy wygrać. Trzymaj gaz, dziękuję. Tyle Jarek Hampel, dziękujemy. Wyścig po wyścigu ma Janusz Kołodziej. W poprzednich dwóch wpisał się znakomicie. Był klasą dla samego siebie. No, nie mogli z nim nawiązać walki torunianie. Teraz Kołodziejowi partnerować będzie oglądany na Państwa ekranach Damian Baliński. I chyba tutaj, to już mówili nasi reporterzy, że brakuje tych punktów drugiej linii zespołu leszczyńskiego. To zwycięstwo w poprzednim wyścigu było odniesione po rezerwie taktycznej, kiedy na torze pojawiło się dwóch liderów leszczyńskiej Unii, ale jeśli zabraknie nadal punktów Damiana Balińskiego, Troja Bachelora, to leszczynianom będzie trudno tutaj o korzystny rezultat na torze w Toruniu. To prawda, Janusz Kołodziej chciał tutaj szybko przygotowywać swój motocykl. Na szczęście dla niego po wygranym wyścigu tej pracy tam nie było. Nawet zrezygnował z poprawek przy swoim motocyklu. Tam czekał już na niego Grzesiek Rępała. Bardzo dobry przecież do niedawna zawodnik, który teraz pomaga również Januszowi. Tutaj podjechał do startu już bez tych poprawek rytualnych, które ma zazwyczaj przed każdym startem z czwartego pola startowego. Będzie teraz próbował Damiana Balińskiego poprowadzić do jakiegoś punktowanego miejsca. A natomiast torunianie to odnaleziony już na toruńskim torze Wiesław Jaguś i Chris Holder. I to właśnie ci zawodnicy w kasku niebieskim z pierwszego pola Jaguś i z trzeciego Chris Holder mają natychmiast dać odpowiedź leszczynianom. Na pewno i Jagusia i Holdera stać na podwójne zwycięstwo, ale będzie bardzo trudno, bowiem kapitalnie ze startu dwójka leszczynian. I Kołodziej jest już pierwszy na drugiej pozycji. Przez moment był Baliński. Już poradził sobie z nim Chris Holder. Za chwilę Balińskiego znów minie rywal, choć broni się Baliński. Atakuje go wściekle Wiesław Jaguś. Teraz przy krawężniku szerzej Baliński i już spada na ostatnią pozycję. A więc jak na razie remis w tej dziewiątej gonitwie. A Janusz Kołodziej, no naprawdę, klasą dla samego siebie. Wiele mówi się o tym, że trzeba mieć niesamowite umiejętności techniczne i ten dodatkowy zmysł, by odczytywać idealnie ścieżki na tutaj toruńskim owalu. Wiemy o tym, że tymi mistrzami na tym torze są Tomasz Golob, mistrz nad mistrzami, no i ten drugim jest Jason Crump, ale to, co dziś pokazuje Janusz Kołodziej, starty, nienaganna technicznie jazda, ręce same składają się do oklasków, no ale musiałby daleko czekać, długo czekać na Damiana Balińskiego, by mu ewentualnie pomóc w zdobyciu jednego punktu. No był moment, kiedy po starcie, po pierwszym łuku, Baliński był na drugiej pozycji, no ale potem no niczym stanął jak stalomowa tyczka i ani Holder, ani Jaguś nie mieli problemu z tym, żeby pozbawić go punktów. 3-3, nadal 2 punkty przewagi gospodarzy. Mówiliśmy o tym, że czwarte pole jest niezłym polem startowym i wystarczy w miarę równo wyjść ze startu, aby po tej zewnętrznej linii przejechać obok wszystkich rywali, a jeśli się tak wygrywa start, to zadanie jest jeszcze łatwiejsze. Ale ja Ci, Krzysztof, zadam pytanie, jakie błędy popełniał tutaj Damian Baliński? Tutaj zrobił wszystko, co do niego należało i tutaj czyżby za późno, czy za szybko wejście w łuk ten drugi Chris Holder bez problemu się z nim uporał. To prawda, Damian Baliński robi wiele na tym torze. Jak jedzie po wewnętrznej, to rywale mijają go po zewnętrznej. Jadąc środkiem toru, Wiesiek Jaguś nagle przejechał po wewnętrznej, po twardszym torze niż jechał Damian Baliński, szybciej niż leszczyniani, więc widać wyraźnie, że ten motocykl, na którym jechał teraz Damian Baliński, nie jest szybkim na tym torze. Ciężko jest tutaj nawiązać walkę z rywalami. Być może gdzieś te poprawki w jego motocyklu nie poszły w tym odpowiednim kierunku, bo widać wyraźnie, że ta szybkość motocyklu jest zbyt mała na to, aby nawiązać walkę. Rywale go po prostu nie dość, że wyprzedzają, to w sposób bardzo łatwy i szybki. Leszczynianie szukają tego czwartego Dobrydża. Na pewno tym czwartym nie jest Damian Baliński. Trzeci start, trzecie zero. Mimo dobrych startów ten sprzęt nie jedzie Damian Baliński dziś tłem samego siebie. A przecież znakomita średnia w lidze. Ta średnia to jest, jeśli się nie mylę,
2.171, szósta w Speedway Ekstralidze, dziś trzy starty bez punktu. No i stawia Roman Jankowski na Sławomira Musielaka w miejsce Jurycy Pawlica. Z tych zawodników drugiej linii najwięcej punktów po tym drugim miejscu w inauguracyjnym wyścigu zdobył Sławomir Musielak. Być może to on, jeśli zszedł ten ząb niżej, będzie tym brakującym ogniwem w talii trenera Romana Jankowskiego, ale teraz będzie bardzo trudno o ten punkt, bowiem partnerem Musielaka Adams, ale gospodarze to Ryan Sullivan i Hans Andersen. Sullivan dziś raz już przegrał, przyjechał na drugiej pozycji, no ale przegrał z niebyle kim, bo przecież Januszem Kołodziejem, który dziś tutaj jest suwerenem na toruńskim owalu. Sullivan, Musielak, Andersen, Adams 28-26 prowadzi Unibax w pierwszym meczu półfinału i rozpoczęty wyścig numer 10. Ryan Sullivan najlepiej dołącza do niego Hans Andersen przy krawężniku, próbuje walczyć Musielak, no ale rywale są od niego szybsi. Zamknięty Lee Adams i na podwójnym prowadzeniu torunianie. Adams teraz próbuje wjechać pomiędzy Andersena i Sullivana. Już jest blisko, ciasno na wejściu w ten łuk, ależ było groźnie, bo wypchnięty tam szturchnięty przez Ryana Sullivana Adams jechał wypchnięty bardzo szeroko, miał problemy z opanowaniem motocykla. Wydawało się, że uderzy prowadzącego Hansa Andersena, ale wszystko skończyło się tylko na strachu, ale też na rozpaczy leszczyńskich kibiców, bo Adams jest trzeci, daleko z tyłu Musielak. Jeszcze półtorej okrążenia, Adams jest szybki, raz już poradził sobie z Sullivanem, ale ten mocno skontrował. Była tam walka na łokcie. Adams teraz nabiera prędkości. Obejrzał się Sullivan, gdzie jest jego rodak, który zdobywa punkty dla Unii Leszno. I Torunia nie odpowiadają w tym wyścigu 10. podwójnym zwycięstwem Hansa Andersena i Ryana Sullivana nad samym Lee Adamsem Atłem. Dla tej trójki, która stoczyła kapitalny bój, był Sławomir Musielak. Zwycięstwo w wyścigu 10. Hans Andersen, 2 punkty Ryan Sullivan, 1 punkt Adams, bez punktu Musielak i przewaga Torunian ponownie wzrasta do tego dzisiejszego maksimum 6 punktów. Bardzo piękny pod względem taktycznym wyścig. Tu widzimy start, dobry start Adamsa, ale proszę zobaczyć, co robi Hans Andersen. On ścina do wewnętrznej części toru po to, aby skrócić ten kąt, aby wyjechać przed przednie koło Australijczyka i to musiało się stać, co widzimy na naszych ekranach. Dwie pierwsze pozycje Torunian. Adams był bardzo szybki, tu bardzo umiejętnie pojechał po zewnętrznej części toru. Hans Andersen zostawił z tyłu Ryana Sullivana, więc Adams mógł wjechać tutaj, ale niepotrzebnie Australijczyk tutaj zakładał od razu Ryana Sullivana i musiał na tym stracić. Gdyby pojechał swoim torem za tylnym kołem Hansa Andersena, to pewnie Adams wyjechałby na drugiej pozycji. Tak, Ryan Sullivan doskonale to wykorzystał, wypchnął swojego kolegę z reprezentacji i ten musiał się bronić przed uderzeniem swoim przednim kołem w tylne Duńczyka, którego widzimy na naszych ekranach w rozmowie z Chrisem Holderem. No, Hans Andersen z biegowym zwycięstwem, bo dawno tego nie tylko w polskiej lidze nie było. Drużyna Unii Leszno na 27 punktów po 10 wyścigach składa się 11 Janusza Kołodzieja w 4 startach, 7 Hampela, 6 Adamsa, Musielak 2, Bachelor 1, Baliński i Pawlic bez punktu. Nie dość, że leszczynianie nie znaleźli tego czwartego Dobrydża, tego zawodnika z drugiej linii, który będzie zdobywał dziś punkty, to zdarzyła się wpadka jednemu z liderów, Lee Adamsowi, ale wpadka wytłumaczalna, bo jechał z niebyle kim, Hans Andersen, Ryan Sullivan, no każdy może z nimi przegrać. Jeśli chodzi o drużynę Jana Zombika, 33 punkty po 10 wyścigach, Sullivan i Darcy Ward po 7, ale młodziutki Australijczyk czterokrotnie już prezentował się na torze, Holder punktów 6, Andersen 5, Jagoś 4, Miedziński tylko 3, Pulczyński 1. No tutaj każdy znowu z Torunian jest takim zawodnikiem, który zdobywać może punkty i może się w każdym momencie przełamać. Pokazał to już dziś raz Jaguś, pokazał przed chwilą Hans Andersen, a co na to leszczynianie, kierownik drużyny Unii Sławomir Kryjo. Sławku, szukacie czwartego zawodnika, bo bez tego czwartego będzie wam tutaj bardzo ciężko. No rzeczywiście, na tą chwilę jedziemy praktycznie w trójkę, to jest Hampel, Adams i Kołodziej. Cały czas pracujemy nad tym, żeby uruchomić naszą drugą linię i
i juniorów, aczkolwiek póki co jest z tym spory problem, także staramy się w tym momencie, tak jak mówiłem, łatać tym, co mamy i stąd kolejna rezerwa taktyczna. Co się dzieje z Damianem Balickim? Coś tam ze sprzętem? Generalnie ewidentnie ma problem, żeby spasować się do tego toru, jest strasznie wolny na starcie. Ze startu wjeżdża dosyć dobrze, jednak natychmiast po starcie traci pozycję, także po cóż, cały czas szuka optymalnych ustawień na ten tor i no póki co bez efektu. Dziękuję za rozmowę, tyle słowo Mir. Wiemy już, że będzie rezerwa taktyczna w miejsce Troya Bachelora z Januszem Kołodziejem. Pojedzie kto? Hampel czy Adams? Tego jeszcze nie wiemy. A jaka atmosfera w drużynie gospodarzy? Ryan Sullivan w rozmowie z Łukaszem Bęcem. Za Bachelora Jarosław Hampel, to się tego dowiedzieliśmy przed momentem. Co Ryan myśli o tej taktycznej? Tactical substitution for Troy Bachelor, Jarek Hampel. What do you think? In which one? The next one? Yeah, 11. You know, Kolodziej is going really well. He's been fast all season. He's going well tonight. So he's done his tactical, which is good. We need to just stop them. We got a heat advantage then. We're a bit unlucky with Mirjak. It was kind of 50-50. This is our home leg. We need to dominate here. We need to points. We need to win. And I can tell you the whole team's fired up. We want this win. We want to win as big as we can and go to Leszno with some comfort. Jesteśmy bardzo podgrzani, atmosfera w drużynie jest dobra, chcemy wygrać, to jest nasz tor, mamy tu dominować, Janusz Kołodziej swoją rezerwę wykorzystał, może tak zrobić Jarosław Hampel, musimy go powstrzymać, wróćmy na chwilę do wyścigu 10, to była dobra taktyczna jazda z Hantem Andersenem, let's go back for a while for hit number 10, was good tactical racing with Hans. Yeah, it's not so easy, I was kind of blocking and I was trying to stay out of Hans' spray and Lee was charging at me every which way, but... You know, we managed to just hold it, so it was a good 5-1. We needed that, and you know, they got one over us in two races before, so it's nice to pull it back and go 6 points back again. Thank you, buddy. Ryan Sullivan już ucieka. Rzeczywiście jechaliśmy z Hansem taktycznie. Ja musiałem blokować Lee Adamsa, chować się przed szprycą od Hansa Andersena, ale udało się nam dowieść to 5-1 po tym, jak Leszczynianie nas skontrowali. Chcemy wygrać ten mecz, powtarzam jeszcze raz, Ryan Sullivan. Ryan Sullivan jeszcze dodał, że ocenia szansę 50-50, jeśli chodzi o ten wyścig 11. Hampel z Kołodziejem. Już raz dziś wygrali podwójnie, ale teraz to zadanie nie będzie takie proste, bo już przygotowuje się Państwo, widzieliście to przed chwilą, do tego biegu Wiesław Jaguś i na pewno podrażniona ambicja Adriana Miedzińskiego, który będzie miał okazję zrewanżować się właśnie dwójce Hampel Kołodziej za to, co zdarzyło się w wyścigu numer 8, kiedy doszło do takiego minimalnego kontaktu pomiędzy Hampelem a Miedzińskim. Upadł Miedziński, został z powtórki wykluczony. Leszczynianie szukają tych możliwości odrabiania tego 6-punktowego dystansu. Raz się udało, no ale to, co, z czym zgadza się Sławomir Kryjon, no w trójkę meczu nie da się grać. Choć na razie wygląda, że ta trójka doskonale sobie radzi i teraz będą po raz kolejny próbowali niwelować tę 6-punktową stratę. Jest trochę inna sytuacja, tym razem Jarek Hampel będzie startował z pierwszego pola startowego, Janusz Kołodziej z trzeciego. Wiesiek Jaguś, Adrian Miedziński z bardzo dobrego czwartego pola startowego, więc można tam się spodziewać walki między Kołodziejem a Miedzińskim. To trzecie pole wydaje się chyba najmniej korzystne, patrząc na przebieg poprzednich wielu wyścigów. Trochę nieszczęśliwie na pewno układa się sytuacja dla Troya Bachelora, bo po raz kolejny tuż przed wyścigiem, w którym miał startować, Leszczynianie tracą 6 punktów i natychmiast za niego jest wprowadzana rezerwa taktyczna, więc nie ma okazji na to, aby spróbować kolejnych rozwiązań w swoim motocyklu, aby spróbować się zrehabilitować. Damian Beliński miał trzy okazje. Kto wie. Może się tak zdarzyć, że w biegu 13, jeżeli będzie potrzebna rezerwa taktyczna, będzie mógł pojechać za Balińskiego Bachelor, bo widać jeszcze tego... Adams jest, tak? Do no i tak, Adams jest do wykorzystania, ale Adams ewentualnie jedzie, tak. Może już jest schowany, ewentualnie na wyścigi nominowane. Tylko teraz ważne, jaki będzie dorobek Adamsa, żeby nie okazało się, a przynajmniej w tej chwili tak to wygląda, że z dorobku punktowego Australijczyka wynika, że on będzie musiał znaleźć się w wyścigu 14. I może tak się okazać, że nie skorzystanie w tej chwili z Adamsa za Bachelora będzie oznaczało to, że z Adamsa Leszczynianie skorzystać nie będą już mogli. Tak, może być, to prawda. To jest jakaś taka gra taktyczna i to też pewnie Leszczynianie powinni, czy brali pod uwagę
zobaczymy, jak to się rozwiąże, bo przecież niekoniecznie w tym wyścigu wygrają 5 do 1. Być może w kolejnych wyścigach faktycznie będą potrzebowali tej pomocy, a na razie fakt faktem, trzech zawodników punktuje i wciąż liczą. Myślę, że w tej chwili dla nich jedyną szansą taką przełamania się, czy jeszcze pokazania się tu z dobrej strony, jest chyba Troy Bachelor, który pokazywał się tu dobrze w tych dwóch swoich pierwszych wyścigach. On nie przywoził zbyt wielu punktów, raz tylko jedynkę, ale wydaje się, że jego motocykle na tym torze chyba lepiej się spisują niż chociażby motocykle Damiana Balińskiego. A niejednokrotnie, bo tutaj byśmy mieli do takiej sytuacji by doszło, jeżeli rzeczywiście potrzebna by była ta rezerwa taktyczna w wyścigu 13. Gdyby Bachelor pojechał z Adamsem, ta para znakomicie rozumie się na torze. No ale to są dywagacje czysto teoretyczne. Przed nami wyścig 11. On może zupełnie zmienić losy tego spotkania, bo znów, tak powiedzmy, pod ścianą stoją zawodnicy leszczyńscy. Ewentualne przegranie tego wyścigu powoduje, że ta przewaga Torunian wzrośnie i będzie im znacznie łatwiej obronić tę przewagę w ostatnich czterech wyścigach, a nawet ją powiększyć. Jaguś i Miedziński mają być tymi, którzy w drużynie toruńskiej dokonają tego przełomu, że ta szala wyraźnie przechyli się na korzyść Torunian, a leszczynianie będą odrabiać straty równo niemalże wejście w pierwszy łuk. Miedziński troszeczkę szerzej. Miedziński może być szybszy, ale nie jest szybszy od dwójki. Hampel, Kołodziej, Miedziński kolejny błąd teraz popełnia. Nie było tam kontaktu z żadnym z przeciwników, w jakiś sposób dziwny zatrzymał się w łuku, popełnił błąd, postawiło go w poprzek. Teraz pogoń za dwójką leszczynian, którzy na podwójnym prowadzeniu udał się w tę pogoń Wiesław Jaguś przy krawężniku Kołodziej, ale troszeczkę Kołodziej chyba za szeroko odjechał od krawężnika, ale wyrównał to wszystko na wyjściu z pierwszego łuku, nie zostawił tam ani centymetra i tylko pomarzyć mógł o jakimś błędzie Janusza Kołodzieja Wiesław Jaguś. Hampel szerzej, Kołodziej przy krawężniku, wydaje się, że znów ten duet Kołodziej-Hampel odniesie podwójne zwycięstwo, a więc odpowiedź na triumf podwójny Torunian w poprzednim biegu po rezerwie taktycznej. Tym razem Hampel za Bachelora jest w przypadku leszczyńskich byków natychmiastowa. 5 punktów pary Hampel-Kołodziej, 1 punkt Jagusia, no ale pytanie, co dzieje się z Adrianem Miedzińskim? Owszem, pewnie sam będzie mógł na to pytanie najlepiej odpowiedzieć, choć mam wrażenie, że on sam o tym nie wie i sam będzie się długo zastanawiał. Tu widzimy wjazd na metę obu leszczyniek. Kto był pierwszy? Hampel. Chyba Hampel, tak. Jarosław Hampel przed Januszem Kołodziejem. 1 punkt Wiesława Jagusia, bez punktu Adrian Miedziński. 5-1 wygrywają drugi bieg w tym spotkaniu leszczynianie i po 11 wyścigach Unibax znów prowadzi skromnie, ale ciągle prowadzi w tej chwili 34-32. No niewątpliwie jest to bardzo korzystny wynik dla leszczyńskiej ekipy. Tu widzieliśmy moment startowy, Wiesiek Jaguś ewidentnie spóźnił puszczenie tej dźwigni sprzęgła, stąd ten wjazd dobry obu leszczynian. Tutaj Janusz Kołodziej Był wyprzedzony jeszcze przed Adrianem Miedzińskiego, ale proszę zobaczyć, co robi. Ścina kąt do wewnętrznej części toru, dzięki temu zyskuje kolejne metry. Tam po równaniu toru było trochę luźnej nawierzchni i dzięki temu tak szybko zbliżył się do Jarka Hampela. Jeszcze tutaj widzimy ten błąd Adriana Miedzińskiego, którego odkręciło i niewiele brakowało, aby po raz kolejny się tutaj uśliznął. Na pewno stracił bardzo wiele, stracił wiele metrów i został już za swoimi rywalami. Pogonił za leszczynianami Wiesiek Jaguś, jednak i Jarek Hampel, i Janusz Kołodziej jechali bardzo umiejętnie parą, czekali na siebie, jechali tuż obok siebie, a przede wszystkim na pełnym gazie i żaden z nich nie musiał zwalniać aż tak, aby Wiesiek Jaguś mógł na tym skorzystać, więc to zwycięstwo po raz kolejny było bardzo przekonywujące. Wyścig po wyścigu ma Jarosław Hampel. W tym biegu, który przed nami, 12, partnerować będzie Jurica Pawlicz. Szybko do parkingu Janusz Kołodziej. Drugi raz Janusz Kołodziej. Janek, jak widać, w trójkę można skutecznie walczyć z Unibaxem Toruń. Mówię tutaj o twojej formie, Jarka i Lee Adamsa.
Wiadomo, że dużo jest lepiej, żeby cała drużyna jechała jednakowo i żeby można było na wszystkich liczyć, ale ja dobrze wiem, że na dzisiejszym torze naprawdę ciężko jest się spasować, dobrze jechać. No cóż, ja staram się, jak mogę. Ważny jest też dwumecz, cały czas powtarzam, nawet minimalna porażka to jest w rewanżu i tak. No dokładnie, mamy tylko dwa punkty, prawdopodobnie straty, także robimy co możemy, chcemy wygrać te zawody i to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję za rozmowę, tyle Janusz Kołodzi. O, i to jest ta sytuacja, o której wielokrotnie mówimy, o której powtarzamy, że zawodnicy są tak w ferworze walki, że to co powiedział Janusz Kołodzi, prawdopodobnie przegrywamy dwoma punktami. No tak, przegrywają Leszczynianie w tej chwili dwoma punktami. Niekoniecznie zawodnicy zdają sobie z tego sprawę. Wyjeżdżają na tor, jadą o jak najlepszy wynik, a jak będzie na końcu, to co, dowiadują się, Krzysztof, z gazet poniedziałkowych? Nie, po chwili są informowani oczywiście o tym, ale faktycznie atmosfera na trybunach, atmosfera w Parku Maszyn to są dwa zupełnie inne światy. Tam czas mija bardzo szybko, wyścig za wyścigiem, nie ma czasu na nic, wszystko biegnie w ekspresowym tempie, także ostatnią rzeczą, na którą koncentrują się zawodnicy, to jest wynik spotkania, bo oni mają tak wiele pracy wspólnie ze swoimi mechanikami, że muszą robić po prostu swoją pracę, a do nich należy to, aby zdobywać odpowiednią ilość punktów, a niech kierownictwo te punkty liczy. Kierownictwo punkty liczymy, także punkty liczymy, 34 Unibak Toruń, 32 Unia Leszno, wyścig 12, jedna zmiana w miejsce Pulczyńskiego Darcy Ward, to już przygotowany do następnego, 13 wyścigu Hans Andersen, w drużynie leszczyńskiej Jurica Pawlic w kasku białym, w kasku czerwonym Ryan Sullivan i w kasku żółtym startujący wyścig po wyścigu Jarosław Campbell. 35-letni Ryan Sullivan z Australii i młodszy od niego o 17 lat Darcy Ward z pierwszego pola stanowią o sile toruńskiego Unibaksu w gonitwie 12 i w całym tym spotkaniu, bowiem Ward już zdobył dziś 7 punktów, Sullivan podobnie i właśnie ta dwójka teraz może zdecydować o triumfie podwójnym. Torunian, Sullivan czekał, jak pojedzie Hampel. Hampel próbował jechać szerzej, natychmiast wypchnął szeroko, bardzo szeroko Hampela Ryan Sullivan. Jest na czele stawki, za jego plecami Darcy Ward, na trzeciej pozycji Jarosław Hampel zamyka tę stawkę czteroosobową. Jurica Pawlic, Hampel jest blisko Darcy'ego Warda. No musi coś zrobić Leszczynianin, by rozdzielić dwójkę Australijczyków. Na moment znalazł się na drugiej pozycji. Kontratak Warda skuteczny. Już nie podwójne zwycięstwo się szykuje Torunian, ale także zwycięstwo biegowe 4-2. Ryan Sullivan, Jarosław Hampel, Darcy Ward, Jurica Pawlic zbliżył się do Darcy'ego Warda, no ale jakby ten pogoń rozpoczął zbyt późno. I znów nie ma nikogo z tej drugiej linii leszczyńskiego zespołu, kto skutecznie powalczyłby o punkty. Ciągle, nadal, nieustająco Unia Leszno to jest tylko trzech zawodników, którym zdarzają się, no bo zdarzyć się muszą i bardzo często tak bywa, przegrane. Tym razem Hampel przegrywa z Sullivanem, a że Ward wygrywa z Pawlicem, to Unibaks triumfuje w wyścigu 12 4-2. No i jest 38-34 dla Unibaks. Chociaż patrząc na przebieg wejścia w łuk pierwszego przede wszystkim, to i tak jest to korzystny wynik dla Leszczynian, bo tutaj widzimy wejście w pierwszy łuk, nie widzimy Jarka Hampela, ale tam doszło do rywalizacji między Sullivanem a Jarkiem Hampelem. Jarek Hampel tak nieszczęśliwym miejscu się znalazł, że trafił na tylne koło Ryana Sullivana, który po prostu wyłamywał się w ten łuk po zewnętrznej części toru. Nie było to chyba celowe zagranie Australijczyka. Wypchnął bardzo daleko na zewnętrzną część toru Jarka Hampela. Skorzystał na tym oczywiście młodszy kolega Australijczyk Darcy Ward. Jechali na 5-1. Wydawało się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz tego wyścigu, lecz bardzo wolno jechał Darcy Ward. Obierał chyba te niezbyt szybkie ścieżki. Trochę zbyt wąsko jechał, wyłamywał motocykl bardzo mocno na wyjściu, przede wszystkim z pierwszego łuku, więc troszkę rozsierdzony pewnie Jarek Hampel i zdenerwowany na sytuację w pierwszym łuku. To jest mobilizujące, to motywuje do ostrej jazdy na dystansie i widać było, jak szybko poradził sobie z młodszym kolegą z Australii. Pełne zaufanie w ekipie leszczyńskiej dla Damiana Balińskiego. Damian Baliński, 3 starty, 3 zera i otrzymuje
czwartą szansę. No, to jest rzeczywiście postawienie wszystkiego na jedną kartę, no ale wielkiego pola manewru Leszczynianie nie mieli. No tutaj w tym wyścigu mógł pojechać Bachelor, który zdobył jeden punkt w dwóch startach jako rezerwa taktyczna. Ewentualnie Sławomir Musiela, który poza wyścigiem juniorów nie zdobył punktów i przyjeżdżał dość daleko za rywalami. No a Baliński? No Baliński, jeśli jeździ się skutecznie przez cały sezon, jeśli zrobiło się wszystko, by przygotować na ten czwarty wyścig motocykl, to być może to przyniesie efekt. Na to liczą Leszczynianie. Partneruje mu Adams. On też ma o czym myśleć. W ostatnim swoim starcie przegrał podwójnie z parą Andersen-Sullivan. Teraz znów obok niego stoi Andersen, a partneruje mu Chris Holder. I teraz to jest też znów kapitalny wyścig, bowiem Torunianie mają prawo liczyć na zwycięstwo w tym wyścigu. Leszczynianie czekają na przełamanie Balińskiego. Wygrywa start Hans Andersen. Po zewnętrznej rozpędza się Holder. Zamieszało się na wyjściu z pierwszego łuku. Na czele jest Adams, a za jego plecami na wyjściu w drugi łuk już znajduje się dwójka Torunian. Baliński spada na ostatnie miejsce, a więc tu nie zmienia się nic. Adams, za nim dwójka Torunian. Trzeci jedzie Damian Baliński. No próbuje, stara się, to przy krawężniku, to po zewnętrznej. Ten motocykl nie jedzie, a być może jednak te ścieżki obierane przez Damiana Balińskiego nie są najlepsze. Choć wydaje się, że ten tor tej jazdy jest prawidłowy. Nie zbliża się jednak do rywali. Ci rywale ciągle jednak mu z okrążenia na okrążenie odjeżdżają. Hans Andersen próbuje przy krawężniku dołączyć do prowadzącego Lee Adamsa, ewentualnie postraszyć go jeszcze jakimś atakiem na ostatnim łuku, ale tak naprawdę emocje w tym wyścigu skończyły się na wejściu w drugi łuk pierwszego okrążenia, kiedy po takiej roszadzie na czele znalazł się Adams, za nim Andersen, na trzeciej pozycji Holder, a na ostatniej Damian Baliński. Później już nic się nie zmieniło. 3-3 przed wyścigami nominowanymi, 41-37 prowadzi Unibax. Bardzo dobrze wystartował tego trzeciego, nie najbardziej wygodnego pola startowego Lee Adams. On tu już bardzo dobrze się wstrzelił moment startowy. Tu widzimy jeszcze Chris Holder, tak jakby jego tylne koło wypadło z kolejny lub z równej nawierzchni, wpadło w kolejne tuż po puszczeniu sprzęgła przez Australijczyka. To było już pewne, że Lee Adams sprzępnie po zewnętrznej części toru na pierwsze miejsce. Później próbował atakować Hans Andersen Australijczyka, ale to było takie bardzo pozorne. Momentami było widać, że go dogania, ale te wjazdy w wewnętrzną część toru nie mogły przynieść żadnego efektu. To było takie pozorne dogonienie, bo pewne było, że z wyjścia z łuku jadący Lee Adams po zewnętrznej części toru musiał odjeżdżać tylko dalej i dalej, a ten, który jechał po wewnętrznej mocno wyłamanym motocyklem, Hans Andersen, mógł tylko obserwować to, jak podąża do przodu Lee Adams. Jesteśmy przed wyścigami nominowanymi. Co mogą zgłosić trenerzy, właściwie kierownicy obu drużyn? No, Roman Jankowski wielkiego pola manewru nie ma, raczej ma ból głowy. Bieg 15 to będzie para Janusz Kołodziej i Jarosław Hampel. Oba już jechali w rezerwie taktycznej, a zresztą przewaga, różnica punktowa to tylko 4 oczka na korzyść Unibaxu, więc nie ma tutaj możliwości skorzystania z rezerwy taktycznej. Wyścig 14, Lee Adams i kto? Może Bachelor chyba. A może rzut monetą. Może rzeczywiście, Krzysztof, masz rację, że może Roman Jankowski powinien postawić na Troja Bachelora. Jeśli chodzi o drużynę toruńską, Darcy Ward już zakończył swoje starty, bo to już było 5 wyścigów. A więc tu jest możliwość roszady. Na pewno Ryan Sullivan w 15 wyścigu i Hans Andersen albo Chris Holder. No i wydaje się, że Wiesław Jaguś, bo Adrian Miedziński no raczej nie rokuje po tym, co dziś zaprezentował, na jakąś większą poprawę i wydaje się, że Jaguś z Andersenem, myślę, że Jaguś z Holderem, a Andersen pojedzie w wyścigu 15 z Ryanem Sullivanem. Taki będzie układ w drużynie toruńskiej. Sławomir Musielak ciągle gotowy do jazdy. Kto wie, być może on otrzyma szansę w tym wyścigu 14, ale bardziej skłaniałbym się do tego, o czym powiedział Krzysztof, czyli postawienia w drużynie leszczyńskiej na Troja
Bachelor. Tak, i chyba Troy Bachelor już, mimo tego, że jeszcze chwila czasu do wyścigu, to już jest przygotowany do tego startu. A teraz posłuchajmy. Jacek Gajewski, skład wyścigów nominowanych. W 14 wyścigu czerwonym Holder. Niebieskim Jaguś. I w 15 w czerwonym Sullivan. I w niebieskim Andersen. Bo tam mają po 7 punktów, nie? Dobrze. Dobra, dzięki. Wszystko się sprawdziło. To, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o drużynę toruńską. No i teraz rozwiązanie zagadki. Kto tym czwartym w zespole leszczyńskim? Czy Troy Bachelor, czy po raz piąty Damian Baliński? Miałem kasku Troy Bachelor. A ty to widzisz, czy... Tak, 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 Troy Bachelor już jest a, gotowy. Rzeczywiście. Posłuchajmy. Sławomir Kryją, potwierdzenie słów Krzysztofa Cegielskiego. Sławek Kryją. 14 wyścig. Kask żółty, drugie pole Lee Adams. Kask biały, Troy Bachelor. Kask żółty Jarosław Hampel w 15. I w białym Janusz Kołodziej. Tak jest. Dzięki. No i wszystko też się potwierdziło. Adams z Bachelorem w 15 wyścigu, Hampel z Kołodziejem. Jeszcze dokładne wpisanie, sprawdzenie tego wszystkiego w program. Zaraz Państwo zobaczycie to potwierdzenie na grafice. Właśnie, grafika, wyścig 14 od Kramerznika. Holder, potem Adams, Jaguś i Bachelor. No, patrząc na to, co działo się na torze, pachnie nam tutaj w wyścigu 14 remisem, tak? Ewentualnie. No, a w 15 Hampel, Kołodziej, jeśli jadą dziś razem, wygrywają podwójnie, ale jeszcze przeciwko Sullivanowi i Andersenowi nie jechali. Zawsze byli ustawiani. Ta rezerwa taktyczna wypadała, wykorzystanie jej na słabego dziś Adriana Miedzińskiego. Tu mi pachnie wielką walką po prostu w 15 wyścigu. Bo... O końcowy rezultat to każdy jeden mały punkt, bo to może być ta przewaga przed rewanżem za tydzień na stadionie imienia Alfreda Smoczyka. Na pewno tak, ale tutaj walka indywidualna między tymi zawodnikami na pewno będzie ostra. Z pierwszego pola Jarek Hampel, z drugiego Ryan Sullivan, który tutaj ostro wchodzi w pierwszy łuk, z trzeciego Janusz Kołodziej, więc tam na pewno będzie trochę tej walki na wejściu w pierwszy łuk. Na pewno największą niewiadomą jest start Troya Bachelora w 14 wyścigu. On nie startował, już nie jestem w stanie w tej chwili policzyć ile wyścigów, ale ale nie ma żadnego najmniejszego problemu. Ostatni raz Troya Bachelora widzieliśmy w wyścigu numer 5, więc nie startował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 wyścigów. Więc właśnie, to nie jest komfortowa sytuacja, ale na pewno postara się do tego startu podejść bardzo skoncentrowany i to jest chyba największa niewiadoma tego 14 wyścigu, bo on tutaj może w jakiś sposób zaskoczyć albo ta sytuacja, że aż tyle wyścigów nie startował, tylko pogorszy jego sytuację. Bez czwartego zawodnika dziś Leszczyńska Unia, no bo Sławomir Musielak zakończył zawody z dorobkiem 2 punktów, Jurica Pawlic 3 starty bez punktu, Damian Baliński 4 starty bez punktu, no i na razie 1 punkt zdobył Troy Bachelor, teraz będzie startował po raz trzeci w drużynie toruńskiej. No to już mówiliśmy, wielki zawód Adriana Miedzińskiego. Bez jego punktów zespołowi toruńskiemu będzie piekielnie ciężko powalczyć w meczu wyjazdowym, niezależnie od tego, jaką torunianie i czy torunianie wypracują sobie zaliczkę z tego pierwszego spotkania. W tej chwili mają 4 punkty przewagi. Jeszcze ciągle jest szansa na to, że może być to punktów 12. To by była wymarzona przewaga, a tak zdarzyć się może. To jest jeszcze matematycznie możliwe, ale jeśli tak słabo, jak dziś tutaj przed własną publicznością, na własnym torze będzie prezentował się
Adrian Miedziński, to Unibaxowi, nawet jeśli to by była ta wymarzona 12-punktowa przewaga, będzie ją bardzo trudno obronić na torze w Lesznie. To prawda, na pewno tych punktów Adriana Miedzińskiego brakuje, ale suma summarum to Torunianie prowadzą, a myślę, że daleko pamięcią nie trzeba sięgać do meczu zielonogórsko-gorzowskiego, gdzie też w obozie gorzowskim panowała duża radość po lekkiej przegranej w Zielonej Górze, a skończyło się wielkim smutkiem, więc to leszczynianie przy tym stanie, który jest obecnie oczywiście, muszą odrabiać straty ewentualnie w Lesznie. Już trochę spekulując na temat tego spotkania, to ostatni pojedynek przecież Unii Tarnów, Taurona Azoty Tarnów na torze w Lesznie pokazał, że tam można powalczyć, że tam można wygrywać poszczególne wyścigi i chyba akurat drużynie tarnowskiej udało się uzyskać najkorzystniejszy wynik spośród wszystkich zespołów, które w tym roku startowały na torze w Lesznie, a więc to był taki sygnał, że tam w Lesznie też można powalczyć o korzystny rezultat. To był sygnał dobry akurat dla drużyny leszczyńskiej w dobrym momencie, aby wziąć się w garść pewnie, bo widać już po tym dzisiejszym spotkaniu, że to jest inny zespół niż ostatnim razem tutaj na torze w Toruniu. Mimo tego, że złożony z trzech zawodników, tak? Tak, dokładnie, jest złożony z trzech zawodników. Może w tym wyścigu 14 poznamy zawodnika, który będzie tym czwartym najskuteczniejszym. Mówimy tutaj już dużo o tym rewanżowym pojedynku za tydzień, a myślę, że warto skupić się jeszcze na tych emocjach, które czekają nas tutaj w wyścigu numer 14 i 15, bo tutaj tych emocji na pewno nie zabraknie. Wiele będzie się działo i w 14 wyścigu, który właśnie przed nami. Od krawężnika Chris Holder, Univax Toruń, dotychczas w 4 startach 7 punktów. W kasku żółtym Lee Adams, Unia Leszno, 4 starty 9 punktów. Wiesław Jaguś w 4 startach punktów 5. Troy Bachelor 2 razy prezentował się na toruńskim owalu, zdobył 23-letni Australijczyk tylko 1 punkt, a dodajmy, że Australijczyk należy do najlepszych asystentów, jeśli można użyć takiego określenia w żużlu, ponieważ w dotychczasowych spotkaniach zdobył najwięcej bonusów ze wszystkich zawodników w Centernet Mobile Speedway Ekstralidze. No i czy teraz dorzuci kolejnego bonusa? Kto wie? Wyścig 14 przy prowadzeniu Unibaxu 41-37. Holder, Adams, Jaguś, Bachelor, taśma poszła w górę. Adams najlepiej ze startu, ale przy krawężniku Holder próbuje tam wbić się przy krawężniku. Jaguś, Adams czy Holder, walka o pierwszą pozycję. A Bachelor walczy o jakże cenny jeden punkt z Wiesławem Jagusiem. Przez moment Bachelor był na trzeciej pozycji. Prowadzi Holder, za nim Adams, trzeci Jaguś. Zamyka stawkę Troy Bachelor. Czyżby tu już wszystko poukładało się w tym wyścigu? Śmiem wątpić. Adams będzie jechał po biegowe zwycięstwo, bo ten układ wyścigu powoduje, że przed ostatnim biegiem tego spotkania Torunianie zapewnią sobie już 6-punktową przewagę i zapewnią sobie końcowy triumf w tym spotkaniu. To będzie pewne, będą mieli już 6-punktową zaliczkę i będą mieli okazję, by w 15 wyścigu tę zaliczkę powiększyć. A więc co wiemy? Wiemy, że pierwszy mecz półfinału Centernet Mobile Speedway Ekstraligi wygrywa Unibax Toruń, że trzeciej porażki w tym sezonie, razem licząc oczywiście wszystkie spotkania, czwartej, doznaje leszczyńska Unia, bowiem wyścig 14. Holder wygrywa przed Adamsem, Jagusiem, Bachelorem. Wygrywają Torunianie ten wyścig 4-2. Prowadzą 45-39. Jest to czwarta porażka leszczynian w tym sezonie. Dwie w rundzie zasadniczej, jedna w pierwszej rundzie play-off w Tarnowie i przegrywają także tutaj w Toruń. To prawda, to widzimy walkę na pierwszym łuku. Adams szybko skorygował swoją jazdę, ale Troy Bachelor bardzo dobrze pojechał. Tutaj wysunął się na trzecią pozycję, ale jak w pierwszym wyścigu chwaliłem Troya Bachelora za tę odrobioną lekcję i te wyjścia z łuków bardzo ciasne, tak tym razem proszę zobaczyć wyjście z drugiego łuku najgorszym torem, środkiem po tym wyślizganym, najtwardszym polu przejechał, więc Wiesiek Jaguś spokojnie mógł się
przesunąć na pozycję trzecią. Ten jeden punkt przy zwycięstwie Chrisa Holdera dał triumf biegowy Torunianom i zwycięstwo w tym spotkaniu. Ale przypomnijmy jeszcze raz. Liczy się dwumecz, suma punktów zdobyta w dwóch meczach, a ten wynik 39 punktów w meczu wyjazdowym po 14 wyścigach to jest naprawdę sporo, a przecież Leszczynianie mają jeszcze w zanadrzu asów. Hampel, Kołodziej, no ale to jest sport, to jest ostatni wyścig. Teraz jest gorący doping na motoarenie, wszyscy stoją, dopingowanie. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę tutaj w Toruniu, że 6 punktów, a powiększenie tego do 10 punktów, no to już by był poważny krok Torunian w stronę finału CenterNet Mobile Speedway Extreme. No myślę też, że tak. Te 13 wyścigów w takim optymistycznym, myślę, tonie dla leszczyńskich kibiców przebiegał ten mecz. Te 4-2 w 14 i teraz ewentualne powiększenie tej przewagi przez Torunian wpłynęłoby na pewno pozytywnie na Torunian, a troszkę osłabiło moral Leszczynian. No ale tak jak mówiłem wcześniej, ten 15 bieg to będzie chyba przede wszystkim wyścig walki. Deser, prawdziwy deser w tym 15 wyścigu. W tym pierwszym spotkaniu półfinału CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi. Jedno dziś spotkanie półfinałowe. Druga para, zielonogórsko-wrocławska, rozpocznie swoją rywalizację w najbliższą środę. Ściska gdzieś tam w podświadomości kciuki na pewno Wiesław Jaguś. Niepocieszony i rozpaczający zapewne po swoim występie Jurica Pawlic. I też pewnie ściskający kciuki za swoich partnerów z zespołu, by jak najlepszym rezultatem zakończyć ten mecz przegrany, ale zdobyć tutaj w Toruniu jak najwięcej punktów. 15 wyścig dnia, Hampel, Sullivan, Kołodziej, Andersen, już nieruchomo, cała motorena i toruńscy i leszczyńscy kibice obserwują ten wyścig na stojąco. Świetnie Hampel, do krawężnika ścina Janusz Kołodziej, była tam walka bark w bark z Andersenem, oparł się niemalże na Duńczyku Janusz Kołodziej. Prowadzi Hampel, na drugiej pozycji jest Ryan Sullivan, Kołodziej na trzeciej, a więc wyścig układa się na zwycięstwo biegowe Leszczynian 4-2, ale Kołodziej teraz przypuszcza atak na Sullivana. Jeśli pojedzie szerzej, zablokuje Australijczyka i Leszczynianie będą na podwójnym prowadzeniu. Tak też się dzieje, teraz Sullivan kontruje przy krawężniku. No i zamarła motoarena w Toruniu, zrobiło się cicho, a znów falują i cieszą się leszczyńscy kibice, bowiem zawodnicy w kasku żółtym i białym na dwóch pierwszych pozycjach. Jeśli wygrają ten wyścig podwójnie, ten mecz zakończy się oczywiście zwycięstwem Torunian, ale bardzo skromnym. Tylko 2 punkty zaliczki Univax Toruń będzie miał przed rewanżem za tydzień w Lesznie. Zwycięża Jarosław Hampel. Dla niego 3 punkty. 2 punkty po kapitalnej jeździe. No ale dziś tę jazdę w każdym ze swoich startów kapitalną pokazywał Janusz Kołodziej. 1 punkt Ryan Sullivan, bez punktu Hans Andersen. 5-1 dla Unii Leszno i końcowy rezultat spotkania pierwszego półfinału CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi. Zwycięstwo Univaxu 46-44. No ale cieszą się leszczynianie, że zdobyli tutaj 44 punkty, ale to, o czym Krzysztof powiedział, w ćwierćfinale po porażce czteropunktowej w Zielonej Górze cieszyli się gorzowianie i już ich w lidze w tym sezonie nie ma. Już mają wakacje, mogą na spokojnie obserwować to, co dzieje się w CenterNet Mobile Speedway Extreme. Mówiłem, że to będzie bieg walki. Chyba się nie myliłem. Tutaj przegrany start tym razem Janusza Kołodzieja spowodował, że musiał walczyć na pierwszym muku. Tutaj przeciął swoją linię toru jazdy do wewnątrz. Tam był Hans Andersen, więc doszło tam do zderzenia obu zawodników. Ryan Sullivan atakował Jarka Hampela po wewnętrznej części toru. Widział to Janusz Kołodziej, więc rozpędzał swój motocykl po zewnętrznej, skrócił natychmiast do wewnątrz. Tutaj chyba najlepiej pojechał w tym wyścigu. Idealnie wyczuł intencje Australijczyka. Nie dość, że zablokował jego tor jazdy na drugim muku drugiego okrążenia, to jeszcze zablokował go po wewnętrznej części toru, bo to było pewne, że Ryan Sullivan będzie próbował wejść rozpędzonym motocyklem pod lewy łokieć Leszczynianina, więc morale raczej tutaj poprawili sobie Leszczynianie
a torunianie mogą cieszyć się chyba jak na razie tylko z tego zwycięstwa po prostu. Punkty Unia Leszno, zespół, który przegrał to spotkanie, zdobył 44 punkty, Hampel i Kołodziej po punktów 15, Adams 11, no i ta trójka wywalczyła ten korzystny rezultat, tak przynajmniej się wydaje w tej chwili. Musielak 2 punkty, Bachelor 1, Baliński, Pawicz bez punktu, natomiast Unibax Toruń, triumfatorzy tego spotkania, którzy za tydzień do Leszna pojadą z dwupunktową zaliczką. Sullivan 10, Holder, Sullivan 11, Holder 10, Ward 8, Andersen 7, Jagoś 6, Miedziński 3, Emil Pulczyński 1 punkt. Za chwilę powinniśmy się przenieść do parkingu, posłuchać takich gorących opinii z jednej i z drugiej strony. Czy pierwszy będzie przedstawiciel Unii Leszno, czy też Unibaxu Toruń? Leszczynianie dziękują swoim kibicom. To oni w ostatniej chwili mieli najwięcej radości, choć przecież ich zespół przegrał. Ale przypominamy jeszcze raz, liczy się tutaj wynik dwumeczu, a na razie te dwa punkty przewagi są po stronie drużyny toruńskiej. Ktoś oczywiście powie, że w pierwszej rundzie w Lesznie Unia wygrała 63-27, ale to było w sezonie zasadniczym, a play-offy rządzą się swoimi prawami. Przenosimy się do parkingu. Jeden z bohaterów drużyny leszczyńskiej w dzisiejszym spotkaniu, Jarosław Hampel. Mały zdobył 13 plus 1 bonus. Najważniejsze jednak jest zwycięstwo. To minimalne, porażka dwoma punktami. Nie zwycięstwo dokładnie, ale to porażka dwóch punktów. Ona jest, myślę, teoretycznie bardzo dla nas korzystna, biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, gdzie było nam bardzo ciężko, gdzie cały czas przegrywaliśmy 4-6 punktami. Rezerwy taktyczne, na szczęście wszystko się udawało, gdzieś tam ten wynik był na styku. Nie chcieliśmy tutaj przegrywać, wiedząc, jak będzie ciężko to spotkanie, chcieliśmy przegrywać dużą ilością punktów i to się udało, bo dwa punkty to nie jest dużo, więc z takim dodatkowym teraz kopnięciem będziemy bronić tego wyniku w Lesznie. Oczywiście mam nadzieję, że nam się wszystko uda. Zabrakło troszeczkę drugiej linii, ale mecz meczowi nierówny, mimo że Unibax rozgromiliście w sezonie zasadniczym. Zgadza się, jak widzimy, wszystko się może wydarzyć. Zwrot akcji jest tak szybki, że praktycznie czasami ciężko za tym wszystkim nadążyć. Ogólnie jesteśmy zadowoleni, bo wynik jest, mimo tej przegranej, jest dosyć korzystny dla nas, więc no teraz wszystko rozstrzygnie się w Lesznie, a tam będziemy na pewno mocniejszym zespołem. Dziękuję bardzo. Tyle bohater Byków, Jarosław Hampel. Jarosław Hampel, Unia ma być mocniejsza za tydzień. Jeszcze rozmowy pomiędzy Romanem Jankowskim, Januszem Kołodziejem i Damianem Balińskim. Posłuchajmy, jaka atmosfera i jaka ocena tego spotkania w ekipie gospodarzy, trener Jan Ząbik. Panie trenerze, dwa punkty na plus. W boksie takie troszeczkę minorowe nastroje, no ale przecież Falubas Zielona Góra też u siebie minimalnie wygrał, a później w Gorzowie zwyciężył, tak więc... W sporcie jest wszystko możliwe, dlatego po dzisiejszym meczu też trzeba wyciągnąć parę wniosków, co było źle zrobione, co poprawić, zawołać wszystkich zawodników, no bo raczej będą potrenować solidnie, dopasować motocykle i tak samo możemy powalczyć w Lesznie. W Lesznie się też dobrze jeździ, tylko muszą wszyscy jechać. Dziękuję serdecznie, tyle trener Jan Ząbik, dziękujemy. W drużynie toruńskiej muszą wszyscy jechać, no myślę, że tutaj powodów do narzekań trener Jan Ząbik nie powinien mieć dużych, więcej jeśli chodzi o mówienie, że wszyscy powinni pojechać. Powodów do narzekań powinien mieć Roman Jankowski, bo tak naprawdę w drużynie leszczyńskiej ten korzystny rezultat, 44 punkty tutaj na Moto Arenie w Toruniu, zdobyło trzech zawodników w drużynie toruńskiej. Ten skład był znacznie bardziej wyrównany, choć na pewno zabrakło punktów od Adriana Miedzińskiego, Emila Pulczyńskiego, choć od niego nie można wymagać 13 punktów w każdym spotkaniu. Rewanż pomiędzy tymi dwoma drużynami za tydzień. Unia Leszno, Unibax Toruń. Także rewanż pomiędzy Betardem, WTS-em Wrocław i Falubazem Zielona Góra. Ale wcześniej odbędzie się pierwszy mecz pomiędzy Zielonogórzanami, aktualnym mistrzem Polski, a Betardem, WTS-em Wrocław. Na to spotkanie zapraszamy Państwa już w najbliższą środę o godzinie 19:30, oczywiście na antenę TVP Sport. Krzysztof,
Leszczynianie zrobili krok do półfinału, czy to Torunianie są bliżej półfinału? Oni wygrali, mają 2 punkty przewagi. To Torunianie bliżej finału, czy jednak leszczyńskie Byki? No niewątpliwie Torunianie mają 46 punktów, Leszczynianie 44, ale mówiąc poważnie, to Leszczynianie są faworytem tego rewanżu w Lesznie. Oni wygrywają każde spotkanie zdecydowanie na własnym torze. Myślę, że przede wszystkim po tej drużynie można się spodziewać bardziej wyrównanej jazdy, można się spodziewać punktów przede wszystkim na to, że w Lesznie i Damiana Balińskiego, i Troja Bachelora, i lepszej jazdy juniorów, więc gdyby Torunianom się udało wygrać w Lesznie, to na pewno byłaby to nie lada sensacja chyba. A wiesz, Krzysztof, że w tym sezonie jedna drużyna wygrywała wszystkie mecze na swoim stadionie i przegrała tylko jeden mecz i zajęła w tych rozgrywkach 6. miejsce, już w playoffach nie jeździ. Dlatego a z niecierpliwością tu będziemy czekać. Ku ostrzeżeniu drużyny leszczyńskiej i ku pokrzepieniu serc markotnych w tej chwili, mimo zwycięstwa Torunian. Skąd my to znamy w tym sezonie? Oglądaliśmy ciekawe, interesujące widowisko, trzymające w napięciu do ostatniego wyścigu. Mamy nadzieję, że wszystkie mecze w tegorocznym playoffie odbędą się po pierwsze zgodnie z planem i dostarczą nam spodziewanych emocji, takich jak tutaj doczekaliśmy się dziś w późnym, niedzielnym wieczorem na toruńskiej motoarenie, skąd zawody komentowali dla Państwa Krzysztof Cygielski, dziękuję bardzo. I Rafał Darzynkiewicz. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia. Zapraszamy w środę o 19:30. Dobranoc. Dobranoc.